Pana Lipka, który ostatni raz ma okazję z taką sytuacją brać udział na sesji. No, poczyniliśmy tu wszelkie starania, żeby jednak zorganizować ten streaming i na razie to się udało. Miejmy nadzieję, że będzie działać stabilnie do końca sesji. Poza tym, jeżeli będzie problem z jakimś głosem któregoś z Państwa, będziemy próbować nawiązać kontakt telefoniczny, no, żeby było wszystko, żeby formalności stało się zadość. Sesję po prostu zaczniemy od samego początku, tak? Żeby w tym streamingu wszystko się znalazło. Sesji pan radny Litewka? Dobrze, szanowni państwo, otwieram sesję, a potem będziemy kontynuować rozmowy. Szanowni państwo, tak. Pan, każdy może rozumieć, jak tam uważa i może mieć swoje zdanie. Szanowni państwo, proszę pan, muszę konsultować to z burmistrzem z tego względu, że akurat on obsługuje cały system, tak? W tej chwili. Szanowni państwo, otwieram sesję Rady Miejskiej w Skale. Przechodzimy do sprawdzenia obecności. Momencik. Proszę bardzo, jeszcze raz. Obecny jest. Jeszcze raz nie. A słychać było. Jeszcze raz, panie. Dobrze. Pan Del Sygmunt. Nie. Pan Domagalski Marek. Obecny. Pan Ibek Jan. Jestem obecny i proszę powiedzieć, jak mnie słychać. Teraz dobrze. Bardzo dobrze, teraz tak. Pan Jaśko Daniel. Jestem. Pani Kaczmarzyk Katarzyna. Obecna. Pan Kasperczyk Krzysztof. Obecny. Pani Mikuła Aleksandra. Obecna. Pan Wiesław Owsiński. Obecny. Pan Parzelski Wojciech. Obecny. Pani Pęczek Krystyna. Obecna. Krzysztof Sobczyk. Obecny. Pani Tomczyk Marzanna. Obecna. I pan Wardenga Arkadiusz. Szanowni państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum 15 radnych obecnych. Informuję również, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrad są udostępniane, będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy. W tej chwili streaming jest na Facebooku, taką mamy w tej chwili możliwość. Szanowni państwo, na sesji witam pana burmistrza, zastępcę, panią sekretarz, panią skarbnik, pana radcę, oczywiście wszystkich państwa radnych. Przechodzę do odczytania porządku obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych między sesjami. Punkt czwarty, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, sprawozdanie współpracy gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Punkt szósty, raport o stanie gminy Skała za rok 2019 wprowadzenie. Siódmy, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej dla miasta i gminy Skała za rok 2019. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Skale za rok 2019. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetowej gminy Skała na rok 2020. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Skała. Punkt 11. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych. Punkt 12. Przyjęcie protokołu nr 19 z obrad poprzedniej sesji. Punkt 13. Wolne wnioski i informacje. Szanowni państwo, w związku z tą sytuacją czasu już troszkę straciliśmy. Chcielibyśmy, żeby udało się tę sesję doprowadzić do końca i proponuję o zniesienie punktu 3 i 4. Oraz punktu 8.
oraz punktu 8, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Skale. Tu pan burmistrz zabierze głos w tej sprawie, choć już tu państwo coś na ten temat słyszeli. Szanowni państwo, co do programu sesji, ktoś chciałby zabrać głos? Pan burmistrz wyjaśni tutaj odnośnie uchwały SPZ. Szanowni państwo, ponieważ w poniedziałek było spotkanie Rady Społecznej SPZOS i mieliśmy problemy techniczne z połączeniem, chciałbym zwołać jeszcze raz posiedzenie Rady Społecznej SPZOS, aby mogła zaopiniować dokumenty i żeby zachować pewną kolejność, żeby było wszystko w porządku, chciałbym, żeby tutaj była pełna przejrzystość, jeśli chodzi o przyjmowanie tych dokumentów, to znaczy, żeby mogła się odnieść do tego dokumentu i wyrazić swoją opinię. Macie czas do końca czerwca, by tę uchwałę przyjąć, dlatego bardzo proszę o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji. Wprowadzimy ją na sesję w styczniu. Dobrze, odnośnie programu dzisiejszej sesji pan radny Błatno zabierze głos. Proszę bardzo. Czerwcu, oczywiście w czerwcu. Bo jest to dla mnie ważna informacja. Pytałem o to, ale niestety jest to krótka rozpoczęcia, więc chciałem się zapytać, czy ostatnia sesja była uzyskana na tym filozofii? Już tłumaczyłem panu, że mieliśmy ten problem, że ona została później udostępniona i dlatego dzisiaj podjęliśmy te wszystkie starania, żeby sesja była online. A szanowni państwo, teraz jeśli chodzi o program sesji, no musimy to jakoś poukładać. Panie przewodniczący, to tak nie będzie. Ja chciałem coś zapytać jeszcze. No ale będzie pan mógł no, oczywiście zapytać. Zawsze otrzymuje pan głos, ale teraz mamy temat programu sesji, więc proszę zabierać głos na temat programu sesji. Kto z państwa chce zabrać głos w sprawie programu sesji? Mamy pana Ipka i pan Narytek. Pan Ibek pierwszy. Panie przewodniczący, chciałem zapytać, czy mój formalny wniosek pisemny będzie rozpatrywany na dzisiejszej sesji w sprawie nagrywania i transmisji komisji stałej Rady Miejskiej w Skale? Tak, będziemy o tym rozmawiać. W wolnych oczywiście wnioskach, tak? Bo to wiadomo. Dziękuję. Potem był pan Litewka. Pan Litewka. Ja chciałem zapytać, panie przewodniczący, nie wiem, czy słuchali mnie podobno, lepiej mnie teraz słychać. Super. Chciałem tylko zapytać, zgłosił pan wniosek formalny, bo nie wiem, teraz dzisiaj odbywa się już druga sesja w takim razie, bo pan jedno. Ale nieważne. Chodzi mi o jedną rzecz. Zgłosił pan wniosek formalny o odroczenie sesji, więc należy to przegłosować, tak mi się wydaje. Nie może być tak, że ktoś sobie coś zgłasza i my sobie to zostawiamy tak po prostu. Ja wiem, że są problemy techniczne, ale teraz widzę, że bardzo pięknie nam się to poukładało. Tak, szanowni państwo, no w związku z tym, że tej transmisji wcześniej nie udało nam się uruchomić, teraz skorzystaliśmy z innych kanałów, no tamta część jakby nie była sesją, tak? Nie spełniała. Ale proszę to przegłosować. Teraz złożyłem oficjalnie wniosek formalny, żeby wyłączyć z obrad punkt trzeci, punkt czwarty i punkt ósmy. I o tym dyskutujemy. Nie, proszę pana, panie przewodniczący, złożył pan wniosek formalny o przełożenie całkowicie sesji na inny termin. Więc proszę go albo przegłosować, albo wycofać wniosek. No nie róbmy z siebie, bo czy możemy to cofnąć. Ale to, co procedowaliśmy wcześniej, po konsultacji z prawnikiem, no nie możemy traktować jako sesję, tak? Czyli dlatego nie chcieliśmy tego prowadzić. Tak, no przecież zgłaszam inny. Ponieważ były problemy techniczne, tak, jest transmisja od nowa. Tak. Teraz. Wnioski formalne, które zostały przegłosowane. Okej, dziękuję bardzo. No dobrze, ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie ma. Nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania nad zmienionym programem. Pozwolę sobie przeczytać propozycje. Punkt pierwszy otwarcie, punkt drugi przedstawienie porządku obrad, punkt trzeci, punkt czwarty nie ma w związku z tym, punkt piąty staje się punktem trzecim, punkt szósty staje się punkt siódmy staje się punktem piątym, punkt ósmy wycofujemy, punkt dziewiąty staje się punktem szóstym,
Punkt 10 staje się punktem 7, punkt 11 punktem 8, punkt 12 punktem 9, punkt 13 punktem 10, punkt 14 punktem 11. Proszę jeszcze dać mi chwilkę, czy tu gdzieś jakaś pomyłka mi się nie wkradła. Tylko samą 8, samą 8 uchwałę, bo to szybko przeczytam. Sprawozdanie, czyli punkt 4 pan burmistrz mówi, żeby jeszcze zostawić, tak? Tak, chciałbym, żeby zostawić. Bo nie będzie długo, rozumiem, tak? Tak? No dobrze, jeżeli nie będzie długo, to nie będzie. Uchwałę jest punkt 1 otwarcie, punkt 2 przedstawienie porządku obrad. Punkt 3 sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt programu współpracy gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Punkt 6 staje się punktem 5. Raport o stanie gminy Skała za rok 2019 wprowadzenie. Punkt 7 staje się punktem 6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej dla miasta i gminy Skała za rok 2019. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego. Nie, tego nie będzie. A przepraszam, punktu 8 nie ma. Czyli punkt 7 to będzie to podjęcie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Skała na rok 2020. Punkt 10. Podjęcie uchwały. Punkt 10 staje się punktem 8. Punktem 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gmina Skała. Punkt 11. Informacja o złożonych interpelacjach zapytanych radnych staje się punktem 9. Punkt 12. Przyjęcie protokołu nr 19 z obrad poprzedniej sesji staje się punktem 10. Punkt 13. Wolne wnioski. I punkt 14. Zakończenie obrad staje się punktem 12. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do przegłosowania porządku obrad. Jako pierwszy głosuje pan Błachno Robert. Pan Dercz Zygmunt. Jestem za. Pan Domagalski Marek. Myślę, że sprawozdanie z działalności burmistrza w trzeci czwartek powinno być. Dlatego jestem przeciwko. Ale są. Są. Panie Marku, są. Są, tak? Tak. Punkt 8 i 3. No i trzeci też, żeby to już. Tak. Czyli to, co pan burmistrz wylatuje, zostaje punkt trzeci. Chodzi, trzeciego i ósmego punktu nie ma. Trzeci, ósmy, czwarty. Dobra, czyli jestem za. Dobrze, dziękuję. Pan Ibek Jan. Jestem za. Pan Jaśko Daniel. Jestem za. Pani Kaczmarzyk Katarzyna. Jestem za. Krzysztof. Jestem za. Pan Litewka Tomasz. Jestem za. Pani Miku Aleksandra. Jestem za. Dziękuję. Pan Wiesław Owsiński. Jestem za. Pan Parzelski Wojciech. Jestem za. Pani Pęczek Krystyna. Jestem za. Pan Krzysztof Sobczyk. Jestem za. Pani Marzanna Tomczyk. Pani Marzeno. Jestem za. Dziękujemy. Pan Wardęga Arkadiusz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie został przyjęty nowy porządek obrad. Przechodzimy więc do punktu 3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, od ostatniej sesji miały miejsce następujące zdarzenia i realizacje projektów. W programie wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych dotyczących biomasy i paliwa gazowe podpisujemy kolejne umowy z mieszkańcami, ponieważ jedna z gmin w partnerstwie, jesteśmy tutaj gminą Iwanowice, Jerzmanowice, Łaszowa, w takim partnerstwie jedna z gmin miała problemy z realizacją swojego zadania w terminie. Poprosiliśmy o przedłużenie tego zadania do 30 sierpnia 2020 roku i taką zgodę otrzymaliśmy. Budowa strefy aktywności gospodarczej w gminie Skała. W dniu 19 maja ogłoszono czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości w strefie. Przetarg na zbycie nieruchomości 26 czerwca. Wystawiono na sprzedaż 7 nieruchomości. Przypomnę, że w poprzednim przetargu udało nam się sprzedać jedną nieruchomość.
Rewitalizacja terenu wokół stawu oraz tworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Cianowice gminy Skała. Wezwaliśmy wykonawcę centrum rekreacyjnego do usunięcia usterek, jakie ujawniły się po okresie zimowym. Firma zadeklarowała usunięcie ich do połowy czerwca. Po tym czasie, znaczy po tym, jakby po tych usunięciach usterek będziemy mogli przystąpić do przesunięcia bramy, która jest teraz w kolizji ze słupem. Czyli najpierw wykonujemy te, żeby poprawić te usterki, a następnie przystąpimy do usunięcia tej kolizji z bramy. W zakresie budowy nowej i rozbiórki istniejącej sieci niskiego napięcia w miejscowości Cianowice zadanie zostało zakończone 22 maja. Zgłosiliśmy zakończenie budowy sieci. Oczekujemy na odbiór ze strony właśnie tegoże nadzoru. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Skała. To jest projekt, w którym jesteśmy razem z 40 innymi gminami. Przetargi na wybór wykonawców zostały zakończone. Wybrani wykonawcy następujący. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych firma Sanito spółka ZOO. Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych Flexi Power Group spółka ZOO. W gospodarstwach domowych Sanito spółka ZOO. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji projektu do 30 czerwca 2021 roku. Podpisałem już wszystkie umowy z wykonawcami. W tym momencie jesteśmy na etapie wysyłania powiadomień do mieszkańców i wezwań do wkładu własnego, który jest jakby takie wsparcie aplikując do tego programu. Montaż u mieszkańców rozpocznie się na początku października, ale w przypadku instalacji fotowoltaicznych będzie to już początek. W projekcie ciekawszy rozdział bajki, wsparcie rodziców powracających na rynek pracy. To jest projekt żłobka bajka na terenie miasta i gminy Skała. Od 27 kwietnia do 25 maja bieżącego roku trwała zdalna kontrola projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Żłobek otrzymał drugą transzę dofinansowania w wysokości 204 750 zł. Żłobek wznowił swoją działalność w dniu 18 maja zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego dotyczącymi przedszkoli i żłobków na terenie obiektu może przebywać się obecnie maksymalnie 16 dzieci. Na dzień ponownego otwarcia placówki powrót do żłobka zadeklarowali rodzice 9 dzieci. Decyzja organu prowadzącego żłobek otwarty jest w godzinach 7 do 15.30. W projekcie Senior Plus została podpisana umowa z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. Przyznana kwota dotacji 119 963 zł 53 groszy. Ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie adaptacji pomieszczeń. W tym momencie jesteśmy na etapie składania ofert do tego zadania. W trakcie przygotowania jest zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia. W otwartym konkursie na wykonywanie zadań z dziedziny sportu ogłoszony został drugi nabór. Złożył wniosek jeden klub i umowy już są przygotowane. Budowa zaplecza szatniego specjalnego na boisku sportowym w Smardowicach. Pierwszy przetarg unieważniono, ponieważ oferent z najniższą ceną wycofał się, a kolejna oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Ponownie ogłosiliśmy przetarg na budowę zaplecza szatniego specjalnego na boisku sportowym w Smardowicach. W tym momencie jesteśmy po otwarciu przetargu i dokument złożony. W programie Sportowa Polska w dniu 30 kwietnia wysłaliśmy wniosek na przygotowaliśmy wniosek dotyczący budowy boiska przy szkole podstawowej w Minodze. Starostwo powiatowe otrzymało od nas ten dokument i otrzymaliśmy tutaj uwagi do zgłoszenia robót budowlanych. Jesteśmy teraz na etapie ustosunkowywania się do tego pisma. W projekcie posiłek w domu i w szkole wniosek złożyliśmy dla szkół SP1 w Skale, Minodze i w Cianowicach. To jest dofinansowanie na właśnie na posiłki. Konkurs Małopolska Infrastruktura Sportowo-Rekreacyjna 2020. W dniu 30 kwietnia wysłaliśmy na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi pozwoleniami na realizację przedmiotowego
zadania do 6 firm. Odpowiedzieliśmy, otrzymaliśmy odpowiedź od 2. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podjęliśmy negocjacje z firmami. Ostatecznie oferent, który wyraził zainteresowanie na realizację zamówienia, złożył ofertę na kwotę 14 tysięcy złotych brutto. I tutaj podjąłem decyzję o zwiększeniu ze środków z rezerwy ogólnej burmistrza, aby tę umowę można było podpisać i żebyśmy mogli projektować to zadanie, żeby je po otrzymaniu dotacji móc realizować. Program jest to wspomogę pisanie gminnego z nowymi założeniami. W tym programie weszły w życie nowe regulacje. Pani Dorota Buczek wzięła udział w forum na temat tych nowych regulacji i przygotowujemy się do aplikowania, żeby pozyskać wsparcie dla mieszkańców na ocieplenie domów i wymianę źródeł ciepła. Zadaniach drogowych. Ogłoszono przetarg na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Skała w miejscowościach Szczotkowice, Przybysłowice, Świńczów, Skała, Wieś, Miatełka, Zamój, Cianowice, ulica Ojcowska, Minoga, Studzieniec, Minoga 48. Termin składania wniosków jest do 9 czerwca. Ogłoszony został również przetarg na remonty nawierzchni w Skale Miasta, ulica Topolowa, Targowa, do placu Targowa, do ulicy Nowej, Sobieskiego, Rzeplińska. Składanie ofert do 15 czerwca. Podpisałem umowę z firmą Profilax na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy kanalizacji wodochodowych od ulicy Rzeplińskiej przez ulicę Walecznych do rowów odwodniających w ciągu ulicy Krakowskiej. To jest zwiększenie zadania w związku z tym, że tam już ulica jest, znaczy to zadanie jest już projektowane, natomiast w wyniku prac projektowych trzeba było zaprojektować jeszcze odprowadzenie wodochodowe. Podpisałem aneks do umowy dotyczącej wykonania projektu wodociągu dla zadania wykonania dokumentacji technicznej w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wodochodowej do pierwszych pasie drogi gminy ulica Wolnorowska w Skale. Rozstrzygnięto zadanie ofertowe na wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulic ze zgłaszanymi przez Państwa sugestiami doznakowania i umieszczenia dodatkowych progów zwalniających na tych ulicach. Zamontowano znaki drogowe pionowe w miejscowościach Rzeplisz, Szczotkowice oraz tabliczki informacyjne w miejscowości Stoki. Pierwsze prace remonterami zaczęły się na terenie gminy, ponieważ dwukrotnie remonter uległ awarii, a w tym tygodniu obfite opady deszczu uniemożliwiają wyjazd w teren. Wstępnie umówiliśmy się z wykonawcą na kontakt w poniedziałek. Jeśli pogoda pozwoli, są już gotowi do wykonania, sprzęt mają naprawiony. W zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ogłoszono zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy wodociągu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami pompownią sieciową w miejscowości Ojców. Złożono jedną ofertę z uwagi na to, że cena oferty złożonej w postępowaniu przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Unieważniono postępowanie zamówienia. Dzisiaj ogłosiłem kolejne zapytanie na to zadanie. Dokonano przeglądów placów zabaw, które są do użytkowania. Przegląd tych placów zabaw wykonywał nasz gminny inspektor nadzoru pracujący w Urzędzie Gminy. Dokonano odbioru prac elewacyjnych na budynku przedszkola na ulicy Toplowej. W zakresie planowania przestrzennego zakończyliśmy starej części przedszkola samorządowego w Skale. Zadanie nie odebrano ze względu na zabrudzenie na elewacji, nieuporządkowanie terenu. Przy przygotowaniu jest zapytanie ofertowe na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Skały Miasta i Skały Wsi. Pracownicy odbywają teraz szkolenia online z przeprowadzeniem rozszerzonych konsultacji społecznych w tym zakresie. Z informacji uzyskanych z Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie decyzji
Lecz kierownik Wydziału Infrastruktury w swojej opinii wskazał, że studium należy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i tutaj czekamy na odpowiedź z Wydziału Prawnego Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego. To jest na razie taka informacja od nich otrzymana. Nie mam szczegółowych informacji takich dokładnych. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie uchylenia zapisów dotyczących projektowania dróg. Chodzi tutaj o zapis, który uniemożliwiał nam projektowanie dróg i chodników na terenie gminy. To znaczy był tam zapis, że w każdym miejscu mają być chodniki pełnowymiarowe po obu stronach. Ten zapis usuwamy. Jest to opracowanie w fazie uzgodnień przez instytucje. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień przygotujemy się do publicznego wyłożenia zmian. W zakresie prac drogowych i jeszcze przepusty drogowe mamy dwa uzgodnienia dotyczące przepustu w Cianowicach przy ulicy ze skrzyżowaniem do miejscowości Świńczów. Drugie uzgodnienie jest, jeśli chodzi o błogosławioną Salomę, tam mamy problem, ponieważ przepust wchodziłby w działkę, która jest na planie zagospodarowania wpisana jako pastwisko i tutaj musimy po prostu wykonać projekt budowlany tego przepustu. Będziemy pracować nad tym, aby dokończyć również to zadanie i ten przepust mógł być zrobiony. 28 kwietnia nastąpiło przekazanie 32 komputerów do szkół zakupionych z dotacji. Komputery udostępnione są rodzinom, które mają trudną sytuację rodzinną, materialną, aby dzieci mogły odbywać lekcje zdalne. Procedujemy również drugi wniosek o uzyskanie dotacji na kolejną partię komputerów. Jak tylko się uda ją uzyskać, będziemy mieć potwierdzenie, że możemy te komputery zakupić. To zostaną zakupione i przekazane również potrzebującym rodzinom. 29 kwietnia ogłosiłem abolicję w sprawie nielegalnych przyłączy wody i kanalizacji. 3 maja razem z przedstawicielami tutaj samorządu gminnego uczciliśmy 3 maja składając wieniec pod pomnikiem w Skale. 4 maja nastąpiło otwarcie Orlika zgodnie z obowiązującymi wtedy zasadami sanitarnymi i takiego bezpieczeństwa epidemiologicznego. 7 maja ogłosiłem dodatkowy nabór w programie wymiany pieców. 18 maja obchodziliśmy rocznicę stulecia urodzin Jana Pawła II. Uczciliśmy tę rocznicę składając kwiaty pod tablicą pod gminy. Tutaj wszyscy pracownicy Urzędu Gminy wyszli chwilą ciszy, uczciliśmy Jana Pawła miasta Skał. 25 rozstrzygnął się konkurs nowego burmistrza, zostały wyłonieni zwycięzcy 1, 2 i egzekwo 3 miejsca. Komisja przyznała wyróżnienia. W międzyczasie nastąpiło otwarcie szkół 18 maja. Otworzyliśmy szkoły numer 1, numer 2 w Skale, przedszkole i żłobek. Natomiast dla szkół w Smardowicach, Szczotkowicach rodzice nie wyrazili zainteresowania wysłaniem dzieci do szkół. Jeśli ta sytuacja się zmieni i będą jacyś rodzice zainteresowani, to w trybie ciągłym, praktycznie z dnia na dzień, nie jesteśmy w stanie te szkoły otworzyć i zapewnić dzieciom naukę i opiekę. 28 maja podpisałem list intencyjny włączający gminę Skała do mający na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez edukację z zakresu przedsiębiorczości wśród dorosłych. Program ten jest sfinansowany przez Unię Europejską, prowadzony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Pierwsze spotkania robocze odbędą się w drugiej połowie czerwca. Ja myślę, że na następnej sesji będę mógł Państwu przedstawić sprawozdanie również z działalności z tego programu. Jeśli chodzi o sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, to tyle. Jeśli Państwo będziecie mieli do mnie pytania, to z przyjemnością odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy więc do punktu 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Skała z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019. Jeszcze może wrócę do poprzedniego, panie przewodniczący, jeśli mogę, do poprzedniego punktu sprawozdanie.
Dzisiaj dosłownie chwilę przed sesją otrzymałem pismo starosty krakowskiego z bardzo dobrą wiadomością. Myślę, że tutaj szczególnie dwóch radnych się ucieszy. Może więcej, może wszyscy się powinniśmy ucieszyć, dlatego że po długich rozmowach z zarządem powiatu udało się zadanie remont drogi powiatowej nr 2133K w miejscowości Maszyce i Cianowice do granic z Grębenicami wprowadzić na listę zadań, które będą razem w porozumieniu z powiatem krakowskim zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych. W lipcu będzie najprawdopodobniej ogłoszony i tutaj jest, mam takie potwierdzenie pisemne, nawiązanie do pisma, tutaj sygnatura pisma burmistrza miasta i gminy Skała. Informuję, że prośba w sprawie złożenia wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych wraz ze stosownymi dokumentami umożliwiającymi rozpoczęcie robót budowlanych, skuteczne zgłoszenie robót lub prawomocna decyzja pozwolenia na budowę, organizacji ruchu, zagospodarowanie terenu oraz przeprowadzenie do projektu elementów mających wpływ na ocenę projektu. Porozumienie jest takie, że po stronie gminy Skała będzie leżało przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia tego zadania do Funduszu Dróg Samorządowych. W momencie, kiedy byśmy ROWE, organizacja ruchu, bezpieczeństwo ruchu drogowego, przejścia i tego typu elementy, które będą wpływały na ocenę, także jest to bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że będzie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy, bo to nie tylko dla tych miejscowości Cianowice i Maszyce, ale wszyscy tam korzystamy. Jest się z czego cieszyć, tak połowicznie, bo oczywiście pełny sukces będzie, jak otrzymamy dotację. Także to tylko w uzupełnieniu. Przejdę teraz do punktu kolejnego. Tak, sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Skała z organizacjami pozarządowymi. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z postanowieniami, to jest podstawa prawna. W celu podsumowania realizacji programu współpracy gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu publikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Powyższe zostało uchwałą nr 2 przez 15 przez 18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2018 roku. Punkt pierwszy. W dniu 22 lutego 2019 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Przeznaczono z budżetu gminy Skała kwotę w wysokości 30 tysięcy. W powyższym konkursie ofertę złożyły 4 podmioty. Stowarzyszenie Przyjaciół Skały udzielono do wysokości 17 Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych Identyk Skała 2019. Kwota dotacji nie została w pełni wykorzystana. Dokonano 101 zł 4 groszy. Zadanie polegało na organizacji Festiwalu Orkiestr Wojskowych Identyk w Skale z udziałem Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Cianowic udzielono dotacji w wysokości 5 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą Warsztaty Muzyczne Orkiestry Cianowic. Kwota dotacji nie została w pełni wykorzystana, dokonano zwrotu w wysokości 1,90 zł. Zadanie polegało na organizacji warsztatów muzycznych oraz koncertów muzyki filmowej i rozrywkowej. Fundacja Kulturalny Szlak udzielono dotacji 5 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą Muzyczne. Zadanie polegało na organizacji festiwalu muzycznego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeplina w wysokości co najmniej 15%. W dniu 22 lutego 2019 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na gminę Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku. Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy Skała kwotę w wysokości 20 tysięcy złotych. W powyższym konkursie ofertę udzielono dotacji w wysokości 10 750 zł na zadanie podnowienia szlaku turystycznego Skała Dowy Grodzisko Pieskowe. Zadanie polegało na odnowieniu szlaku turystycznego biegnącego po terenie gminy Skała. Fundacja Dbam o Zdrowie udzielono dotacji w wysokości 5 560 zł na zadanie pod nazwą Aktywna Turystyka Nordic Walking w gminie Skała. Kwota dotacji została w pełni wykorzystana. Zadanie polegało na
Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeplina, nasz Rzeplin, oferta została odrzucona. Straż Pożarna w Skale, oferta odrzucona na skutek braku spełnienia wymagań formalnych oferty oraz wymogów konkursu. W dniu 25 lutego nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Skała w 2019 roku. Konkurs został ogłoszony zgodnie z postanowieniami Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadań własnego gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwoju sportu na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy Skała kwotę po wyższym konkursie. Ludowy Klub Sportowy Maszycanka Maszyce udzielono dotacji w wysokości 22 pod nazwą Rozwój Sportu na terenie gminy Skała, upowszechnianie kultury fizycznej. Kwota dotacji została w pełni wykorzystana. Miejski Klub Sportowy Skała 2018 100 zł wykorzystana. Towarzystwo Sportowe Skalanka udzielono dotacji w wysokości 22 900 zł. Kultury fizycznej została w pełni wykorzystana. Międzygminna Liga Futsalu w Skale udzielono dotacji w wysokości 4000 zł na zadanie pod nazwą Puchar Letni MLF w Skale wraz z piknikiem sportowym z okazji 10-lecia MLF w Skale 14 lipca. Kwota dotacji udzielono dotacji w wysokości 3000 zł na zadanie pod nazwą Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Zadania spełnione na drogach powiatowych rozpoczęły się dzisiaj. Otrzymaliśmy już informację, że zatwierdzona została tymczasowa organizacja ruchu i prace rozpoczną się przy wymianie nakładki, remoncie nakładki asfaltowej. Nakładki również minuty formalne już rozpoczęcie prac w terenie, tak fizycznie rozpocznie się w poniedziałek. Maszyny wjadą. W tym roku mamy tu projekt na drogach asfaltowych, zostaną w tym roku wykonane. Jeśli o remont drogi na Grębenicę. Tutaj podziękować za pomoc panu Tadeuszowi Nabarzu, który jest członkiem zarządu powiatu krakowskiego, który wspierał nas w tym piekarze, który również bardzo usilnie zabiegał o to, żeby to zadanie uzyskało akceptację zarządu powiatu. Przechodząc do wprowadzenia do Skała za 2019 rok, wprowadzenie. Proszę Państwa, otrzymacie Państwo niebawem zgodnie z obowiązującym prawem za rok 2020 poszerzony w stosunku do kilka dodatkowych informacji z infrastrukturą drogową. Tam znajdziecie Państwo szczegółowe informacje wykonanych w 2020 drogowych. Będzie obejmował informacje finansowe, wieloletnie podatkowe, informacje o gminie komunalnym, programów i strategii ładu przestrzennego, program gospodarowania mieszkaniowego, plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gospodarkę komunalną gminy Skała, informacje o realizacji strategii rozwoju, realizacja gminnego programu drogowa, program współpracy z zarządowymi, plan gospodarki gminny, program wspierania rodziny, gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy. Praktyki rozwiązywania problemów alkoholizmu oświatowy w gminie Skała, ewidencja ludności i sprawy obywatelskie, stan kultury, sportu i rekreacji, realizacja uchwał Rady Miejskiej w Skale. To wszystko, jeśli chodzi o wprowadzenie do raportu o stanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny. Poparcie analizy lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej dla miasta i gminy Skała za rok 2019. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos? Nie widać. Nie widać. Dziękuję bardzo. Więc przechodzimy do uchwały. I tradycyjnie jako pierwszy głosuje Pan Robert Błatny. Mamy. Dziękuję. Pan Derczy Zygmunt. Widzę Pana Darcza. Sekundka. Nie widzę Pana Darcza. Pana Zygmunta chyba coś rozłączyło. No dobrze. Przejdziemy dalej i do Pana Zygmunta wrócimy. Pan Domagalski Marek. Jestem za. Pan Ibek. Jestem za.
Pani Kaczmarzyk Katarzyna. Jestem za. Pan Kasperczyk Krzysztof. Jestem za. Pan Owsiński Wiesław. Jestem za. Pan Krzysztof Sobczyk. Jestem za. Pani Tomczyk Marzanna. Za. Dziękuję. Pan Wardęga Arkadiusz. Jestem za. Wracamy do pana Zygmunta. Czy się nam pojawił? Sekunda. Tak, słyszymy. Panie Zygmuncie, pan wie, nad jaką uchwałą głosujemy? Tak jest, wiem. Głos, jaki pan jest głos? Jestem za. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowej gminy Skała 20. I tutaj oddaję głos skarbnik oczywiście. Od razu tu będziemy korzystać. Tak, tak. Ja przeczytam całą uchwałę w sprawie zmian budżetu z tego powodu, że w stosunku do tego, co było omawiane na Komisji Budżetowej, do dzisiaj powinno być. Zmiany wynikają z tego, że w międzyczasie przyszła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, która została na opiekę społeczną prowadzona zarządzaniem pana burmistrza. Ona zmniejszała dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej oraz no, dodatkowo w związku z tym, że ta można, żeby podpisać umowę, więc jest dodatkowe przesunięcie, które spowoduje zabezpieczenie tych środków oraz wpłynęło jeszcze pismo z od Rady Sołeckiej Wsi przy Wysławce o zmianę przeznaczenia środków sołeckich. Uchwała Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Skała na 2020 rok. Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska w Skale uchwala, co następuje. Zwiększa gminy Skała na rok 2020 o łączną kwotę 359 542 zł, jak w załączniku numer 1 tej uchwały. I tu jest, proszę Państwa, zmiana, ponieważ jest zmniejszenie tych dochodów o 7911 grosze z dotacji. Złotych 89 groszy, w tym dochody bieżące 53 611 000 zł 36 groszy, a dochody majątkowe 8 686 złotych 53 grosze. Dochody majątkowe z niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki roku 2019 o kwotę 309 542 zł. Budżetu gminy Skała na 2020 o łączną kwotę 359 542 zł zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszego czasu. Wydatki bieżące na wywóz osadu z oczyszczalni ścieków w Skale o kwotę 120. Wydatki inwestycyjne na zadania niezrealizowane w 2019 roku o łączną kwotę 359 500 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej 45 000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjno-ciśnieniowej wraz z przełączami w miejscu wody. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji wraz z przełączami o kwotę 47 000 ścieków wraz z budową systemu pompowni i sieci grawitacyjno-tłocznej Ojców Skała o kwotę 1 800 zł. Oprawa dokumentacji projektowej dla zadania budowy przelewu burzowego wraz z kanalizacją przy oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi 570 zł. I opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa i modernizacji 70. To jest tak, jak Państwu tłumaczyłam na Komisji Budżetowej, wszystko to dotyczy, ponieważ z powodu Starostwo Powiatowe no, działało w pełnym zakresie, stąd te opóźnienia i stąd konieczność wprowadzenia i po stronie dochodów i po stronie wydatków, żeby punkt 3, czyli zwiększa się wydatki, to jest to, co jest inwestycyjne na zadanie budowa zaplecza, zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie rewitalizacja o kwotę nie 120, tylko 100 Smarzowica. I punkt 3 przenosi się. Środki ujęte w budżecie na organizację wsi
przeznacza się na potrzeby OSP w Przybysławicach. Sołectwo motywuje do powodu epidemii taki piknik integracyjny 2,30 zł. W tym wydatki bieżące 52 947 800. Paragraf 3. Załącznik numer 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok pod nazwą Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Skała na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem. Tutaj zostały zarządów i wydatków, zmiany te dzisiaj wprowadzane nie mają żadnego wpływu na wynik budżetu. Pojawia się, proszę Państwa, nowy paragraf do uchwały budżetowej Gminy Skała na rok 2020 pod nazwą Zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu Gminy Skała w roku 2020. Zmniejszenia dotacji dla Domu Kultury o te 2000, które miały być przeznaczone na ten piknik przy Wysławicach. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierzchni. Przekazuje pieniądze pikniku na OSP. Niech ktoś przekazuje. Ponieważ sołectwo przy Wysławicach podejmuje tą decyzję. My je przenosimy w ramach. Należy do nich zgodnie z dziękuję bardzo. Żeby, panie Robercie, żeby szanować wolę sołectw, realizujemy to tak jak to ma miejsce. Pan... Czy my moglibyśmy otrzymać jedną uchwałę, taką aktualną, jaką przyjmiemy? Głosować? Nie, później po sesji. Tak, no, oczywiście. Oczywiście, na pewno dostaniecie. I pan jeszcze. Pan... Ja tylko na przyszłość. Że tutaj jeszcze, jak pani skarbnik to czyta, wyświetlała na przyszłość, ja już nie będę w tym uczestniczył. Te uchwały są tutaj załadowane do systemu. Bardzo dobra uwaga, dziękuję. Idziemy do głosowania nad tą uchwałą. Jako pierwszy głosuje pan Błachno Robert. Sekundka. Sekunda. Powinno już być. Dziękuję się od głosu. Dziękuję. Pan Dert Zygmunt. Wstrzymuję się od głosu. Pan Domagalski Marek. Wstrzymuję się. Pan Jaśko Daniel. Nie. Pani Kaczmarzyk pani Kaczmarzyk. Pan Litewka Tomasz. Wstrzymuję się. Pani Aleksandra. Jestem za. Pan Owsiński Wiesław. Jestem za. Dziękuję. Pan Parzelski Wojciech. Jestem za. Pani Pęczek Krystyna. Jestem za. Pan Wardenka Arkadiusz. Jestem za. 9 głosów za, 6 głosów wstrzymujących się. Uchwała przechodzi. Dziękuję bardzo. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie Skała. Proszę bardzo. Proszę Państwa, w wieloletniej prognozie finansowej gminy Skała nic się nie zmienia w stosunku do stanu z dnia. No i ja uchwałę teraz przeczytam. Uchwała Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Skała. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Skale uchwala, co następuje. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Skała w treści załącznika głównej pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa i w tym załączniku głównym, proszę Państwa, zostały zaktualizowane się dochodów i wydatków budżetu. I punkt 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji wieloletniej prognozy gminy Skała obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi finansowego realizacji przedsięwzięć, opracowanie projektu wodociągu Ojców i opracowanie projektu kanalizacji Ojców w pozycjach 1, 3, 2, 6 i 1, 3, 2022 roku oraz zwiększono planowane nakłady finansowe. To wynika z tego, że planowaliśmy, że projekt wykonamy w roku wieloletniej prognozie finansowej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skała. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo, otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Oczywiście, które ja Ci przeczytałam, żeby to była jasność, więc jak będziemy Państwu przesyłać poprawę,
budżetowych, to prześlemy równocześnie aktualne. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Głos proszę o podniesienie ręki. Bardzo, więc przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Jako pierwszy głosuje pan Robert Błachny. Za. Pan Domagalski Marek. Też jestem za. Pan Ibek Jan. Pani Kaczmarzyk Katarzyna. Jestem za. Pan Kasperczyk. Jestem za. Aleksandra. Jestem za. Pan Owsiński Wiel. Jestem za. Pan Krzysztof Sobczyk. Jestem za. Jestem za. Pan Pała przechodzi jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych. Czyli może oddamy głos panu Janowi. Bardzo proszę. Panie Janie, ma pan teraz głos. Drogi powiatowej 21. Ale panie Janie, teraz o pana interpelacji, wolne wnioski, pytania będą następne. Tak, w tym punkcie. Te dotacje. Gdyby miał pan wątpliwości co do dotacji, służę odpowiedzią. Także proszę. Tutaj pani skarbnik mówi, że ona może odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo proszę. Z tego, co się orientuję, ma pan podane. No jak nie, tak. To jest rubryka. Środki ze źródeł pozabudżetowych. Tak, ja mam odpowiedzieć. I środki ze źródeł pozabudżetowych. I to jest ta kwota w przypadku Cianowica nie była Świńczów 63 800, a w przypadku kanalizacji Maszyce 4 Maszyce były pobrane w 18 roku. W 19 roku już nie była. W 2015 roku na kanalizację budżetu gminy i z tej resztki wkład ludności. Natomiast była Świńczu w roku 2019 faktycznie po 27,79 zł i to w tabelce nie zostało 63 821,70 zł. Dobrze, dziękuję. Panie burmistrzu, ja się z tym wpłaty mieszkańców to nie są sprawy. Ja się z tym nie zgadzam. Bo wpłatę od mieszkańców za kanalizację po 3000 to nie są środki. Czy pani nie dobrze rozumie, panie burmistrzu? Ja się z tym nie zgadzam. Słyszeliśmy. No dobrze, pan się z tym nie zgadza, natomiast klasyfikacja tych środków jest taka, że są to środki pozabudżetowe. No więc tak wypełnić pana wolę. Przy pierwszym pytaniu, w pierwszym piśmie zadał pan pytanie o wysokości gminy kwotą. Natomiast pan miał na myśli, że chodzi pan o z rozbiciem na zadania. No niestety nie wiedziałem, co pan ma na myśli, żeby miał pan dokładną analizę. Jeśli pan uważa, że powinno być inaczej, no to możemy to ustawić inaczej, jeśli wolę. Pozycja numer 8. Modernizacja tak. Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w środki z budżetu gminy 11 tysięcy. Ile gmina dołożyła do budowy tego obiektu sportowego, żeby nie proszę mi powiedzieć. Nie wiem, co to znaczy dołożyła. To znaczy, panie Janie, no znowu w tej tabelce nie została uwzględniona. Całość zadania, ile kosztowało gminie, łącznie z budżetem. Okej. I to już jest jasno sformułowane pytanie. Całość zadania, ile w gminie, to jest 599 422,61 zł. Z tego faktu środków poniesionych gotówką z budżetu jest pożyczki. No więc gmina dołożyła 431 422,61 zł. Zgadza pani skarbnik, że gmina dołożyła 420 000? 431. Pani Janie, mam pytania, w jakiej formie. No ktoś, kto robił tabelkę,
środki pozabudżetowe przyjął środki, zwykła rozbieżność, natomiast no dostaliście Państwo wszyscy taki dokument, który się nazywa wykonania budżetu za 2019 i tam załącznik na środki pozabudżetowe, czyli wpłaty ludności. A dodatkowo, bo przecież na tym etapie będziemy musieli pozyskać środki, kredyt, tutaj dotacje Państwo mieliście już na początku informacje o co. Nie, kwestia nazewnictwa i tak. No to są środki, tak jak powiedziała, środki budżetowe, tak? Nie z budżetu, Pani Burmistrz. No widzi Pani, i znów chodzi o to, że jak cele, tak? Nie zdefiniował Pan dokładnie tego pytania, tak? No okej, okay, to możemy, dlatego teraz możemy rozmawiać, proszę bardzo pytać i będziemy odpowiadać. Jakie ja Panu jeszcze... Ja się nie zgadzam, to na maila radio wysłałem, to co dostałem od Pana Burmistrza, to postanowienie. Dlatego się z tym ja nie zgadzam. Czy mnie słychać? Tak. Dotacja dla gmin na program, dla gmin na program 2 213 093,31 zł. Panie Burmistrzu, bo na... mówił Pan na zebrania dzięki, że gmina dostała około 5 milionów dotacji zewnętrznych. Nie teraz 5 milionów. A, no to widzi Pan. Nie dotacji. Ale może tę rozbieżność w rozumieniu klasyfikacji budżetowych tych środków, żeby wytłumaczy Pani skarbnik, bo ona do... Dobrze. Podpisany i pytam Pana. Dziękuję bardzo za zapytanie. Ja... To jest wykazane w ten sposób u nas w budżecie i dlatego tak zostało podane, ponieważ my jesteśmy liderem, jak Pan wie, w tych realizacji tych dwóch programów. Czyli Sułoszowa, Jerzmanowice, Przeginia, Iwanowice i Słupia. Już Panu podaję, ile wynosiła dotacja, a ile gmin tych pozostałych. Więc dotacja dla naszych mieszkańców wynosiła 356 491 zł, a dotacja dla gmin 3,31 zł. No to proszę Państwa, czy widzicie różnicę między 2 milionami i 200 milionami? Odpowiedział w inny sposób, to Pan później ewentualnie mógłby zadać mi pytanie, jakby wprowadziłem Pana w błąd, podając dotacje dla naszych mieszkańców, a przecież kwota do budżetu wpłynęła większa. To naprawdę na budżet można patrzeć z różnych stron. Otrzymałem bardzo duży dokument, gdzie jest szczegółowo rozpisane każde zadanie w stopniu wykonania, co miał wpływ na wykonanie i procentów i tak dalej. Panie Burmistrzu, starałem się od stycznia do Pana zwracać o kwotę dotacji, teraz dostałem na końcu kwietnia, na koniec kwietnia szczegółowo dodatkowo pod naszą gminę. Naszą gminę. Są się bierze to dofinansowanie zewnętrzne i jest poza budżetowy dochody. Pan w lutym na to pismo otrzymał Pan odpowiedź, po czym przesłał Pan kolejne pismo, na które Pan znów otrzymał odpowiedź. Kiedy rozmawialiśmy na komisji, na sesji, potem na komisji, nie raczył Pan powiedzieć, jakie są potrzebne, jakie są gotować, tak? No teraz staram się odpowiedzieć na tyle, na ile tutaj posiłkujemy się z materiałem, rozumie tej tabeli. Nie mam żadnego jakiekolwiek dane, bo tak jak powiedziałem, w sprawozdaniu z wykonania ustawy z tego budżetu wydatkowane i na jakie cele. Więc nie mógłby Pan to wyłapać, że... Więc tutaj jest kwestia tego nazewnictwa. O co Panu chodzi, jakie Pan chciał informacje pozyskać, a jakie zrozumieliśmy z tego zdawkowego Pana... ...w miejscowości Niesolewskiej nie była świetna. I mówił Pan, że gmina dostała dotacje zewnętrzne, poza budżetowe obłoki. W głowie sobie policzyłem i tak sobie pomyślałem ten czas, skąd Pan wziął te 5 milionów? Skąd Pan? I ja nie wiem, skąd Pan wziął. Wziął to dotację dla gmin na to za wymianę źródeł ciepła. I tu jest 2 215 000. Bo jak Pan liczy wszystkie pieniądze, dotacje... Przyjmuję Pana opinię. Okej? Okay. 5 milionów.
Dobrze, przyjmuję pana opinię. Było w porządku. Ma pan jeszcze jakieś dodatkowe pytania do tego zestawienia? To... Proszę bardzo. Pozycja numer 12. Remonty i modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy. I pisze pan tu jako dotację środki ze strony podatnika 363 tysiące groszy. Nie, panie burmistrzu. Gmina dostała, nie dostała tej dotacji. Środki z budżetu gminy 317 tysięcy. To macie radni, bo ja to zesłałem wszystkich przed sobą. Napisanego 29 roku powiatowy 317 tysięcy, panie burmistrzu. Bo jakby gmina dostała, tak dostała spokój, praca, inne wewnętrzne, zewnętrzne i tak dalej, ale byśmy to, panie burmistrzu, to jest taka. Powiat to jest taka. Pan bez ziemi, można powiedzieć. Powiatowych, jeśli chcielibyśmy. Je... Dobrze. Ucie, taka metafora, panie Janie. Proszę rozumieć, jak. Gdybyśmy chcieli stóp własnej gminy, zawarlibyśmy takie. Ale panie Janie, bardzo proszę. Panie Janie, ja z pana słuchałem, na to przystał. Jest to droga przebiegająca przez teren naszej gminy. I wtedy wykonali ten remont w całości. Że będziemy to zadanie wykonywać z powiatem w partnerstwie na to zadanie. Prawda? Mało powiedzieć? Bardzo proszę. Do swoich dróg. Tylko myśmy dołożyli powiatowi 317 tysięcy. Takie jest moje spojrzeniu na tę sprawę. Droga powiatowa przebiega przez teren naszej gminy, służy naszym mieszkańcom. Można też patrzeć jako dotacja dla powiatu. Mam, ale to już nie jest związane z tym pismem, którym pan teraz zadysfakcjonowany, bo nic mi pan nie wyjaśnił nowego. O, wiesz, to jest ta całość, ta kwota. No nie mam całości, ale mam to na. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu numer 19 z obrad poprzedniej sesji. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi? Bardzo proszę, pan radny Błachny. Wiesz, pan oglądał, na pewno widział pan nagranie, jest upublicznione na stronie YouTube, na kanale YouTube naszym gminy. Dobrze, dobrze. Przypominam jeszcze o głosie na live. Jestem za przyjęciem. Tak, nie czekamy. Jestem za. Pan Domagalski Marek. Jestem za. Pan Ibek Jan. Pan, pani Kaczmarzyk Katarzyna. Jestem za. Pan Kasperczyk Krzysztof. Jestem za. Ada. Jestem za. Pan Owsiński Wiesław. Pani Tomczyk Marzanna. Jestem za. Pan Wardęga. Dziękuję bardzo. Przyjęcie protokołu numer 19 jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski, zabrać głos. Ja bym chciał może na początek. Dobrze, ale no ja sobie tutaj zanotuję, kto się zgłasza do kolejki. Pani Marzanna. Dalej mamy pani Krystyna Pęczyk. Dalej Domagalski Marek. Jaśko. Pan Ibek. Jest. Jest. I tyle. I na razie tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Litewka jeszcze i pan Deszcz. Aha. Litewka? I pan Deszcz jeszcze się zgłosił. By zabrać głos w punkcie wolnym wniosku informacje. Pan burmistrz prosi o głos jako. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja bym chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, która miała miejsce na ostatniej komisji komunalnej, ponieważ jest z nami pan, którą zaistniała, ponieważ wtedy zadał mi pan o wyznaczenie granic drogi 58, przedstawiając to w taki sposób, jakoby gmina nie chciała wykonać, jakby tutaj była z naszej strony jakaś pismo Rady Sołeckiej. Ja może, żeby dla jasności Państwu przeczytam pismo i wyjaśnię sytuację. Nie było żadnych niedomówień, że ewentualnie gmina Skała jest zastępcą burmistrza. Jest. W nawiązaniu do uchwały Zebrania Wiejskiego w Maszyce zwracamy się z uprzejmą prośbą o wytyczenie granic drogi gminnej 98 Maszyce-Klin. Prośbę bezpiecznemu dojazdowi do Pól mieszkańcom wsi Maszyce i Smardzowice. Ze wstępnych rozmów radnego wsi Maszyce Jana Iwka z właścicielami działek przy niniejszej drodze przekazać w teren pod poszerzenie drogi. Podpisani na co? Na podstawie z pisma Urząd Miasta i Gminy w Skale informuje, iż działka nr 398 należy do obrębu Smardzowice. Znajduje się na granicy dwóch obrębów ewidencyjnych, tak jak obrębu Szczodrkowice i obrębu. Działka ewidencyjna nr 398 decyzyjnego, co za tym idzie, nie ma możliwości wyznaczenia punktów załamania działki 10 cm. Jeżeli Państwo planują inwestycje związane z ustaleniem granic wszystkich przyległych działek do drogi gminnej, nie podziel nieruchomości w celu i dostosowania działki wynosi w okolicach 68 cm, natomiast w najszerszych miejscach około 2,5-3. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż działki, które należy podzielić, Pani Ani nie ma woli ze strony Urzędu Gminy, tylko jest chodzi o przeprowadzenie tego. Państwu teraz wyświetlę na ekranie zrzut z mapy ekran przez środek tej drogi obrębami Maszyce i Smardzowice. Tutaj na tej mapie z kolei widać jeszcze działkę drogową zostawiając wsi Smardzowice. I przytoczę panu rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budowy 20. Stanowi ciągły obszar gruntu położony w granicach jednego obrębu, jednorodnym wydzielony za granicznych. Warto się jeszcze wgłębić w zapisy kolejne tego paragrafu, ale najważniejszy punkt szósty tego paragrafu, wewnątrz tej nieruchomości. Nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się kolejnymi niewykorzystanymi w danym obrębie liczbami naturalnymi. Panie Janie, z przyjemnością przystąpimy do tego zadania, tylko naprawdę wsi Smardzowice i wsi przed pracownikami gminy, aby najpierw wyznaczyć tę działkę, zebrać mieszkańców, wyjaśnić o co chodzi, wezwać ich pisemnie do tego, żeby się droga miała przebiegać. Państwo twierdzicie, że po stronie wsi Maszyce, bo sołectwo wsi Maszyce podjęło taką stosowną uchwałę, a jak Państwo widzicie tutaj geodezyjnie i Smardzowice, więc nie ma tutaj, Panie Janie, absolutnie żadnej złej woli ze strony Urzędu Gminy. Naprawdę się dzieje zadania w przyszłości. Deklaracja moja publiczna, nagrywana. Spotkajmy się, porozmawiajmy o tym, żeby tę sprawę tej drogi uregulować i dobrej woli w tym, żebyśmy do takiego porozumienia doszli. To jeśli chodzi o takie uzupełnienie, jeśli chodzi o komisję komunalną ostatnią w sprawie tej działki. Natomiast teraz oddaję się tak. Już Państwu. Przechodzimy do Państwa radnych. Pani Marzanna Tomczyk będzie. Dziękuję bardzo, proszę mi głos. Panie Burmistrzu, ja mam prośbę, to nie chciałabym z tą miejscą dzwonić po pracy w innym sposobie. Chodzi o śmieci, tak. Pana pracy, tak. O śmieci i oborki. Po prostu firma, która otwiera śmieci w Szczotkowicach, tak? Jeśli tylko główną drogą przez Szczotkowice, natomiast nie są otwierane śmieci ulic, tam gdzie ludzie mieszkają. Znaczy pierwszy raz, natomiast te polegają worki. Bardzo proszę, czekajmy,
pani telefonie jak najbardziej była interwencja. Także ostatnio żeby taka sytuacja się nie tyle powinni zostawiać i również wjeżdżać w te. Panie burmistrzu, w swoim sprawozdaniu jest krakowską, natomiast ze względu... Tam wyłoniony został wykonawca na przygotowanie projektu organizacji dotyczącego wstawienia znaków i bo najpierw potrzebujemy przygotować organizację ruchu, która będzie te elementy uwzględniała i dopiero montować je w terenie. To są te miejsca, które Państwo na komisji komunalnej zgłaszaliście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jako trzeci... Przyjmam się do prośby Pani dokładne odwrót. Tak, na biurze. Zostawiamy. Pomimo, że nie wystawiają... Komunalnej sygnalizowo zgłosiliśmy to firmie. Tak, jasne. Już. Nie to rozpatrzy i będziemy mogli, tylko chcemy, żeby tą wodę oszczędzali. Zapowiada się susza, a my mamy dla nas ułatwić. Jest, robimy podobnie. Dobrze, że do procesu legislacyjnego tarczy 4.0 zmiany prawa budowlanego, ponieważ w tarczach pojawiały się różne przepisy, nie tylko związane z COVID-em, jak Państwo, więc takie zmiany też zostały wprowadzone. Miałem moc poselskich i to jakby jaka ścieżka dalsza będzie. Natomiast do starostwa powiatowego wystosujemy, ponieważ jest wyrok sądu administracyjnego, że unieważnił decyzję Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego właśnie w tym zakresie. To za dużo, bo w tym momencie nawet jeśli nie mają w 100% będzie dopuszczał inne formy dotacji dla innych zbiorników, no bo tutaj jest to program swoje uwagi, swoje propozycje do zmiany i bardzo ciekawe są propozycje, kiedy będziemy nad tym dyskutować, nad ewentualnymi wprowadzić. Element, o którym tak. Ma zbiorniki wolnostojące. Także mówię, wprowadźmy to do regulaminu jakieś zmiany, żeby to ludziom ułatwić, bo to chcemy oszczędzać. Jasne, jak najbardziej tak. Jak najbardziej jestem za. Tak jak mówiłem, bardzo proszę, żeby mieszkańcy nie wycofywali to, że złożyli, nie mają dokumentacji, no to przecież nikt ich nie zmusi do podpisania umowy, a te umowy będziemy prowadzić takie, jak mieszkańcy dokumentację, więc to, że nawet zgłosili, a nie ma tu dokumentu. Bardzo widać, ja zaobserwowałem, że dużo ludzi ma prowizoryczne wolnostojące. No kanwy. Ja. Ułatwi mi to, żeby dostali na ten zwrot, mieli to zrobione profesjonalnie. Po prostu. No, jak najbardziej. Dobra, jeszcze mam jedno pytanie do pana burmistrza, chodzi mi o sprawę pani Dziwicze. Tam było w 2020 roku i tu jest wyszczególnione miejsce właśnie Czartowice, Przyłysławice, Śliczu, Skała Wieś, Dzianowice, Minoga i ten. Kto, że tak powiem, wyznaczał te odcinki? Panie Marku, już odpowiadam. Wiem, do czego pan zmierza, jakby przynajmniej. Dlatego, że przygotowywaliśmy się w kolejności takiej, jak mogliśmy swoje przedmiary i kosztorysy, tak? Tak jak mówiłem, nie jestem pewny, ale na pewno na którejś z komisji mówiłem, że będzie zapytanie i to mnie nie wyjaśniło, tak? Bo jeśli chodzi o jest ich bardzo miarę naszych możliwości, tak żeby nie wstrzymywać pewnych prac, bo wszystkich
mierzenia, do sprawdzenia jest bardzo dużo. Zrobiliśmy kolejną partię, będzie inspektor nadzoru przejeżdżał, z kosztorysantem będą to przygotowywać, będziemy robić dokumentację i ogłaszać kolejny przetarg. No oczywiście, że drogi na południu będą robione w tym roku, tak jak najbardziej. Drogi, czekamy na drogi. Wypełnienia kamieniami. Przecież proszę Państwa zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o prace drogowe, takie na drogach polnych, rolnych, a tych prac jest bardzo dużo zgłoszonych przez Państwa, więc one będą się sukcesywnie na nakładki i na kamieni pojawiały i one będą... Na objazd po Smarzowicach z Panem Radosławem, chodzi o kamień, żebyśmy... Tak. Żeby nie marnować środków ani pieniędzy gminy, jest to tak. Będziemy to jakoś uzgadniać. Remontery, miejsca, które sami znaleźliśmy, do remontery jadąc przez wieś będzie uzupełniał te ubytki. Tak, ale chodzi o nakładki, ale nie wiem, że wojskowie działają. Tak. Tak, tak, jak najbardziej, tak. I to chyba tyle. Ja tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jaśko Daniel. Ten projekt stabilizacji ruchu na ulicy Krakowskiej obejmuje również przejścia dla pieszych, które będą realizowane. To już mamy. Na przejścia dla pieszych mamy już organizację. Także to będziemy mogli realizować, natomiast będziemy malować nowe przejście dla pieszych, tam będą z niepełnosprawnościami ruchowymi. No, wniosków, powiem szczerze, że nie wiem dokładnie jaka jest suma. Mogę później po sesji jutro zapytać pani Beaty, jaka jest aktualna liczba i pan. Dobrze, dziękuję bardzo. Zaraz jak. Tak, tak. Słychać dobrze. Proszę Państwa, jeszcze może wrócę do tych pism, które dostałem od pana burmistrza. Brzmiało tak. Tak, jest jak najbardziej. Mogę pana zapytać co? Pana nie widzę. Tak, bo to pan, akurat pan zastępca udostępnił swój sprzęt. Witam jeszcze raz. U pana z radnymi z naszej parafii dotyczących proboszcz. Pytanie w sprawie drogi dojazdowej do wojska. Możliwość jeden wariant przez pole parafialne, drugi wariant od cmentarza. Czy pan do tej pory zobliwił pana, podjął pan jakieś rozmowy? No to znaczy tam przez tereny parafialne, tylko również przez tereny prywatne. Więc tak naprawdę, jeżeli podejmiemy taką decyzję, że musimy tak naprawdę zastanowić się, czy ta propozycja podana przez księdza jest dla nas równie interesująca, czy tam większych trudności w wykonaniu tej drogi niż ta pierwsza wersja, która przebiegała przez tereny parafialne. Ale na tą wersję jakby ksiądz proboszcz nie wyraził zgody, więc ta druga propozycja jest przez tereny i prywatne i tylko teraz są zmniejszane, no to będzie możliwe. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie. Tak. Proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie. Czy Pan Burmistrz może zapytać Pana Radnego, 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 czy Pan Burmistrz może
Tak, już panu odpowiadam. W momencie wniosek, który będziemy składać do funduszu drogowego, utwardzenie poboczy, regulacje rowów, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli przejścia, znaki ewentualnego. Natomiast jeśli chodzi o chodnik, to będziemy tutaj projektować, bo tego zadanie nie będzie obejmowało, natomiast tu będzie projektować chodnik i dotacje, no to proszę zwrócić uwagę na gruntach, które jest później z mieszkańcami ten wjazdy, bo tam jest też jest kwestia regulacji z mieszkańcami i wszystkie pozostałe regulacje, na przykład decyzje środowiskowe, zrzuty. Czy ja zapytam wprost? Ponieważ skupiliśmy się na początku, długo trwały rozmowy z zarządem powiatu krakowskiego, żeby to zadanie włączyć do złożenia do wniosku. Tych nie jest wyznaczony cel, tak, że skupiamy się na projektowaniu samego chodnika, to przygotujemy teraz zadanie na wyłonienie wykonawcy koncepcji tego chodnika. Jak najbardziej będziemy też ten chodnik robić. Czyli wrócę jeszcze do wybrania maszyn niebezpieczeństwa. Wie pan, mówił razem i minęło od stycznia do maja 5 miesięcy, nie jest dalej. Bardzo pana proszę, żeby oczywiście zadanie. O przebudowie gruntownej drogi z projektem pozwoleniem od stycznia do maja minęło 5 miesięcy. Oczywiście możemy wykorzystać. Natomiast nie zapominam całkowicie o chodniku. Nie również realizować. Proszę pani, proszę powiedzieć o tym, że. Dobrze, w skrócie tak, jak pan chce uzyskać tak, nie ma projektu i nie wiadomo kiedy będzie, natomiast... Dziękuję bardzo, że ktoś myśli o tej drodze w ogóle, bo to jest najgorsza droga, nie mówię... Cieszę się, że pan zauważył to, że naprawdę staram się ją wyremontować. Cieszę się, że pan to docenił. Jeszcze się liczy finał. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. Na umorzenie jakiegoś rady podatku ze względu na poruszona, że ten rozmawiam bardzo czuły. No teraz nie wiem tu co komuś nie dziękuję komu. Ale jeszcze rozmawiałem, wspomniał ci tak. Powiedział pan, że pan już powiedział, że ja nie przyjmuję i pan to wie. Panie Janie. Panie, na stronie Armiru jest informacja na ten temat z klęskami, czy z, nie pamiętam dokładnie teraz. Proszę wybaczyć, nie jestem. Rolnictwa mogę się pomylić, więc Rolnictwo i Ochrony Środowiska panu udzieli szczegółowych informacji. Wie pan, co pan już prowadzi, bo ja nie mówię, ale pan mówił, że pan już przyjmuje, więc ja pojechałem się w Krakowie. Niestety, nawet dzwonili gdzieś, panie, przy mnie dzwonili, bo ja byłem powiatowy. Może dzwonili gdzieś. Nie mamy odpowiedzi z sądu najwyższego. Została złożona. Nie ma, no sądy działają mniej teraz niż ty. Panie burmistrzu, chciałem na chwilę jeszcze odczytać. Dlaczego ja. Koniec dwa zdania. Tak, prosimy bardzo. Czy się pan pozwoli? Mhm. Przewodniczący. Tak. Oczywiście skarga kasacyjna została złożona. Wpłynęła tak. W sądzie najwyższym, no chyba, że sąd najwyższy zdecyduje się rozprawę na posiedzeniu niejawnym, czyli na prawdopodobnie termin rozprawy, bo to jeszcze może trochę potrwać. Jeszcze zapytam pana, to czy pisemny wniosek w sprawie nagrywania komisji komunalnej, czy to będzie później, bo później ten wniosek... To znaczy... Państwu głos, bo ostatnio no niektórzy z radnych troszeczkę nie za bardzo byli zadowoleni, nie do końca byli zadowoleni z tego, że przebrniemy przez tą listę, dojdziemy do. Także spokojnie będzie wszystko. Tu pan zwolnił w ciągu ostatnich 19-20 miesięcy. Może pan odpowiadać, bo ja nie wiem. Czy pan nie wie, czy nie wie? Ja nie prowadzę o uzyskanie jak największej liczby punktów. Myślałem, że pan wie,
Nie, nie zaprzątam sobie głowy takimi sprawami, nie zatrudnię. Tworzy się bardzo długo, trzeba ją wykonać, tak, chodnik, jakieś bezpieczeństwo, tak, dla tych spacerujących tam przechodzących mieszkańców, więc jak najbardziej to, tak powiem, na horyzoncie, natomiast w tym momencie realizujemy te bieżące sprawy, jak Państwo widzicie, zostały ogłoszone projektowanie chodników, nie realizujemy, 3 zapytania były ogłoszone całkiem niedawno, unieważniliśmy to postępowanie, ponieważ złożone oferty były bardzo duże, mniej więcej 30 tysięcy do mniej więcej 180-200, więc tutaj wybrać wiarygodnego wykonawcę przy takim zasoby kadrowe, żeby po prostu te wszystkie zadania, bieżące zadania remontowe wykonać. Nie jesteśmy w stanie, zresztą nawet to byłoby niewskazane, żeby ogłosić wszystkie zapytania w jednym czasie, bo potem przeprowadzenie tych przetargów, analiza referatu inwestycyjnego, dlatego robimy to w przypadku dróg. Tak przed chwilką opowiadałem, że będziemy kolejne zapytania ogłaszać. Mieszkańcy ulicy Marianów, Cianowic, bezpiecznie? Zakładam raczej, że nie. Nie chciałbym tutaj wprowadzać pana zrealizować. Do tego tematu wrócimy i zaczniemy się organizować, żeby to utwardzone pobocze doskonale, jak trudno jest. Przez mniej więcej 2 miesiące były zamrożone procedury administracyjne. Nie jestem, znaczy nawet nie ryzykowałem podania jakiejkolwiek, żeby po prostu nie wprowadzić pana w błąd i żeby pan nie poprosił przeze mnie ukarę, tak? Wolę, że będziemy nad tym pracować, będziemy to realizować, niż żebym pan, nie wiem, nieuczciwość, że pana oszukałem. Nie chcę tego robić. Mogę panu obiecać, że będziemy na tym zadaniu. Mam nadzieję, że pan o drogach, które zostały zgłoszone do remontu. I chciałbym ulicę Wojcowską. Tak? Ale ta ulica... Powoli, że będę kontynuował. Dobrze, proszę bardzo. Ta ulica była pierwsza, którą się udało nam szybko w terenie Kwule, Pule, którą wykonawca byłby zainteresowany, byłby, nie wiem, do złożenia ofert. Ta ulica ma Ojcowską, a ona jest po części asfaltowana.
dalszej części. Tam jest około, nie pamiętam dokładnie, nie chciałbym pana wprowadzić w błąd, ale około 170 bieżących. Chyba do ostatniego będzie miał pan za złe, bo przecież to chodzi o to, że dla mieszkańców pyta pan. A mówić i nam o tym zależy. Oczywiście. Jeszcze pytanie. Czy w wracając zlił się na więzienie ziemi i posianie tam? Nie jestem w stanie panu teraz odpowiedzieć, nie pamiętam dokładnie. Możemy pan odpowiedzieć. Na którym rozmawialiśmy na ten temat, zebranie swojej ziemi na ten teren, na kogoś go dokładnie i na pisanie prawdy. Obiecał, że będzie zrobione, że wlecie już na ślinie. Będzie to zrobione, że tam nawieziemy ziemię na to wojsko, zaślijemy trawę i ono będzie taki teren, jak to kino. Oczywiście, żeby miało trawę i żeby tam dzieci grały. Jak najbardziej też mi na tym zależy. Dokładnie, tylko wie pan, bo mówił pan, że najpierw będą usterki, a później będzie współgrało, no bo teraz stoi nam wsługą na środku bramy i jak usterki się wszystkie tam narodzi nam możliwości wjechać, którzy samochodem. To jest już fundament. W momencie, kiedy tę bramę odwrócimy i będzie można było ją otwierać, wtedy będziemy działać zresztą, prawda? To wojsko zarosło strasznie, tam nie ma możliwości nam wjechać. Sam osobiście ciągnikiem wyjeżdżałem i prosiłem po prostu. Teraz to nie jestem w stanie tam wjeżdżać i wyprosić tego terenu. No tak wizualnie nie wygląda delikatnie to, że wyjmują. Miał korzystać, mieli z tego korzystać mieszkańcy, już to miałem nie tylko. No a to korzystanie jest ważnym ciągu. Zdarzyło. No, wie pan doskonale, że nikt nie planował również COVID i że urzędy będą zwrócić uwagę, że wiele firm wstrzymało realizację w terenie, w związku z tym, że pracownicy także no nie chcieli przychodzić na place budowy, jego zostanie zarażony. Tak wiele budów zostało wstrzymanych w tym czasie. Dlatego też jak tylko będzie możliwość, to naprawdę będę prowadzimy go do... Tak jak mówiłem, jak znajdziemy jakąś ładną ziemię, bo mówiłem o tych, która by mogła pochodzić z jakichś wykopów, no będzie ładna po prostu, tak? Bo to nie może... Dlatego też wiadomo, że to jest bezpieczeństwo dzieci, tutaj wchodzi w grę przede wszystkim, tak? Także jak tylko będziemy... Dobrze, będę to na pewno kierował do pana wojewody, żeby zrobił to powiedział, liczę, na to liczę. Dziękujemy bardzo panu Krzysztofowi. Siódmy, pan Litewka Tomasz. Bardzo prosimy, mamy. Jednak zdecydowali się kontynuować przyszłą sesję. Natomiast tylko wcześniej, także się decydujemy o całości nakładu jadu, nie do ostatnich domów, ale niech będzie do ostatnich domów lepsze to niż nic, ale nie umówiliśmy się, że nie przyjął się. Powiedzmy, że małe honory, bo jest to w miarę fajnie zrobione i dlatego popieram go całość. Między sobą umowę i myślę, że ten słówno niefortunny przy ogromnej zostanie przesunięty. A to tylko tak abstrakcyjne, bo to na końcu nie spadło. I teraz to może zacznijmy standardowo od chciałem podziękować mimo wszystko. Jak interweniowaliśmy odnośnie nie były i zostały odebrane wszystkie wartościach faktycznie zostało to zrobione z dnia na dzień, także tutaj chciałbym się to podziękować. Panie burmistrzu, jedna kwestia jest do jednego, bo powiedział pan pewnym osobom, które no nie wiem, czy mam to udekłamę, zgodnie z prawem. Tylko to pan wykonuje decyzję Rady, a Rada to nadzoruje, no czego my o tym nie wiedzieliśmy, skoro ma pan wiedzę o takiego, tak jak się należy, nie wiem jak pan rozumieć, no bo to proszę nam to wytłumaczyć. Rozmawiania, omawiania zeszłego. O tym, że są duże potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką wodną i kanalizacyjną.
Temat był omawiany na kilku komisjach z połączeniami, tak? Pewne rzeczy wyszły w toku kontroli na końcówce ubiegłego roku. Że nie jest to program który z tym związany. No niefortunnie się nazywa e-urząd, może trzeba było to inaczej nazwać. Mówiłem o tym, że chociażby to, że powinny być wymieniane sukcesywnie wodomierze, centralizowana plantami i tak dalej, to rozmowy omawialiśmy na komisjach. Natomiast zarządzanie gospodarki, żeby zachęcić mieszkańców do tego, aby zalegalizowali swoje przyłącze, zaczęli płacić rachunki, to wystosowałem taką praktykę i wyciągnięcie dłoni do mieszkańców, którzy z różnych powodów tych przyłączy nie zalegalizowali, czy w różny sposób pobierała wodę, teraz zacznie pobierać ją w sposób uczciwy. My oczywiście możemy, jeśli Państwo macie inne sposoby, inne pomysły na. Bieżących, bo na co dzień spływają jakieś wnioski. Mogę powiedzieć, jak się zakończy ten okres, jaka będzie sumaryczna liczba. Jest z tej strony tych i rozwiązania wobec gminy regulują uczciwie, więc jestem w stanie panu powiedzieć, ponieważ ten okres na zgłaszanie czy przyłączy wodociągu. Panie Piotrze, tak, słyszę. Prosimy Panie Tomku. Pewnego tam zmiany i tak dalej, poświęcą Pan udzieli informacji telefonicznej, bo dostałem sen, żeby to było jasne i klarowne, bo jest dużo wątpliwości. Pan jest w urzędzie i że tak powiem, że liberalni chcieli. Państwa w urzędzie zostały zawieszone, no z przyczyn oczywistych nie ma sensu tego szerzej tłumaczyć. No to w tamtym roku były wykonywane dwa dyżury tygodniowo i to na ogół były wtorki. Od czerwca wracamy do tego systemu. Czy pan na przykład mógłby brać udział, tak jak wcześniej, że cena zmiany, bo wcześniej nie byłem radny, pan, że tak powiem, brał udział praktycznie w każdych komisjach. Ale chodzi panu usługi prawne. Bo naprawdę, no, ja też nie ma sprawy. Nie ma sprawy przy sprawozdaniu z wykonania budżetu. Oczywiście nie ma problemu, pani skarbnik już sobie zapisuje w tej chwili, widzę. Jest, oczywiście. Bardzo się proszę, żeby na pierwszą komisję pan burmistrz był do dyspozycji dla nas. Pan mecenas również. Ale chciałem zadać pytanie.
Absolutnie nie. Jest pan pewien tego, co pan mówi? Tak jest. Się zainstalował bez naszej wiedzy i zgody. Czy pan posiada jakąś wiedzę na ten temat? Bo z chęcią bym się też dowiedział, czy są takie urządzenia, panie Tomaszu. No właśnie ja dlatego teraz jeszcze do pana przewodniczącego. A do mnie to już wszystko rozumiem, tak? No tylko rozumiem takie, panie przewodniczący, z całym szacunkiem, ale na tamtej komisji, jak pana poważnie. Bo nie może być tak, że na drugiej sesji ja próbuję zadać pytanie, pan kończy komisję, tu próbujemy zadać pytania, też nie możemy zadać pytania. Ja wiem, że czas, ponieważ ludzie nie potrafią wypowiedzieć, cały czas tam, da, mam pytam. No od tego jestem, raz w miesiącu jest sesja, jak się, jak pan burmistrz robi swoje sprawozdanie, pisze, jak ten ale to może pan przewodniczący, panie Tomaszu, może pan przewodniczący. Jeszcze nie słyszałem, sekundę. Panie Wokniczu, troszkę ważniejsze pytanie. Cała dzielnica będzie robiona, mówię teraz o tej powiatowej, prawda? Jest to miód na moje uszy tego, co pan powiedział i że będzie to projektowane. Znaczy, no teraz nie będzie, pan powiedział. Znaczy, będziemy składać wniosek o... bo ja o tym nie wiedziałem, pan się o tym nie wspomniał. Dlaczego w tamtym roku, czy na początku kadencji, to przenieśliśmy to na minogę, co sam się teraz wyznaję, zgodziłem, że w przyszłym roku będzie u nas robione. Proszę, skoro było gotowe, to troszkę chyba jesteśmy do tyłu plec. Nie, panie Tomaszu, wtedy trzymała terminów ta droga, a remont tej drogi obejmował 300 metrów, nie chciałbym teraz skłamać, ale mniej więcej tyle na remont nakładki, gdzie był zgłoszony do funduszu i tam była całkiem inna proporcja, byśmy płacili 50% kosztów byśmy pokrywali i pozostałe 20% dzieli się między powiat i gminę, więc będziemy partycypować tylko w 10 projekty, całkiem inne programy i inna skala. Ja chyba. Dobrze. Chcę się uspokoić, to proszę bardzo i chciałbym jeszcze na sam koniec, ponieważ żeby mi nie rani nie zamyślili, że cały czas tylko ja zadaję pytanie i zajmuję im czas, to jeszcze... ...porządek i kolejność. Bardzo proszę, jeżeli pan jeszcze coś ma do powiedzenia, to serdecznie prosimy. Stosunkowanie się, oczywiście każdy z państwa ma oczywiście prawo mieć swoje zdanie. No cóż, oglądającym w tym temacie, co mam do powiedzenia. Teraz ostatni zgłosił się ze swoją sprawą pan Derb Zygmunt i teraz będziemy mu udzielać głosu. Sekundka, momencik. No tu widzę, że mamy. Bo ktoś tam się. A czy pan Robert Błachno może ma jakiś problem techniczny? Nie słyszę, bo widzę, że się teraz zgłasza. Panie Robercie, proszę dać. Ja chciałem zauważyć, że niestety ostatnio nie zauważył. Że zostanie pan dopisany, nawet przyznam szczerze, się dziwiłem, ale musiałem je zauważyć. Pan oczywiście dopisany. Wracamy do pana Zygmunta. Ja też chciałbym tego sformułowania, szanowni państwo, użyć. Chciałem powiedzieć na samym początku, mam tutaj parę pytań, prosiłbym pana, aby po prostu tak w porządku, żebyśmy te zapytania i odpowiedzi realizowali możliwość. Bardzo proszę. Chciałbym na samym początku powiedzieć, że nie zgadzam się, aby bez mojej wiedzy w sprawach drogowych te miasta, a zadanie pozostałych radnych nie były po prostu wzięte pod uwagę i chyba realizowane w tym roku. Prosiłem na ostatniej komisji komunalnej, aby uszanować
mieszkańca pana Tomasza Cichosza z ulicy Parkowej, który zakupił prawie 80 ton kamienia, położył go sam i teraz gorącą prośbę. Widzę, że chyba z tych prośb i pana Tomasza chyba nie wyjdzie. Jeżeli może pan... Bardzo proszę, z przyjemnością panie Zygmuncie. Tak jak mówiłem, również do tego, że etapujemy pracę. To są pierwsze pytania. Jeśli państwo uznacie, że są referatu inwestycji i na bieżąco, jak tylko pojawiają się jakieś rzeczy, są dopisywane, te państwa zgłoszenia, tytaniczną pracę, zbierają od państwa. Kilkakrotnie, bo mieliśmy przecież długi czas zbierania tego, wykonała potężną robotę, żeby żadne to zadanie nie zostało pominięte. Państwo później ten tak kiwa głową. Więc jeśli państwo jesteście zainteresowani, jaki jest aktualny w tej tabeli, to możemy ją przyjąć. Uprawniony jest pana wniosek, pana posiłk w tabeli, to one są i będą realizowane sukcesywnie. Panie burmistrzu, wskazuję, aby ja nie radę, no niestety tego nie było. Zygmuncie, nie jesteśmy w stanie każdej inwestycji drogowej z państwem, bo zresztą część z państwa sobie tego nawet nie życzyła. Chcieliście po prostu pracowaliście panującym, burmistrz jest aktywnym. Państwo otrzymujecie zresztą, tak żeby ułatwić pracę państwu, pracownikom i jakby jak najbardziej skutecznie prowadzić zadania, tak? Wykonania, ustalamy sobie kolejne rzeczy i państwo zgłaszacie na bieżąco nowe rzeczy. Proszę pamiętać, że na to reagujemy i nawet była taka informacja o tym, że wyjadą remontery. Okazywało się, że jest awaria, że nie wyjedzie, że potem pokrzyżowała plany. O tym rozmawialiśmy na komisji komunalnej. I naprawdę całkowicie nieuprawniony wniosek jest, że jest pan pomijany, bo pana sugestie, wszystkie, które pan zgłaszał, są... Mi się 6 radnych spotkało z Karski. I wspólnie ustalić, co jest. Natomiast na bieżąco staram się realizować to, co jest do zrobienia. Że mam już 5 miesiąc i przez nieszczęśliwego zbiegu okoliczności różnych, również także tych covidowskich, te drogowe zaczynają się. Kolejnych zadaniach będziecie na pewno państwo informowani, tak jak jesteście cały czas na bieżąco informowani przez pracowników tej inwestycji. Widzę panie Robercie, bo rozumiem, że pan Robert Błachno chce ad vocem, tak? Tak, przepraszam, pani Mikuła. Bardzo proszę, pani Mikuła. Dobrze. Dlatego, ponieważ jestem kategorycznie zgadzająca Komisji Gospodarki Komunalnej, zebrałam. Przekazałam to wszystkim pracownikom. I nie jest prawdą to, że pomija, ponieważ to do na przykład ulicy realizowali to, co sobie ustaliliśmy i to, co zamierzamy jeszcze ustalić w sprawie nawierzchniowej. Składam w wersji stoczniowej, a akurat w ulicy Parkowej rozmawialiśmy o ewentualnym usadzeniu tej drogi asfaltowych, położonych między innymi na ulicach, jak na jeftece zostało ogłoszone, to zapytanie ofertowe, więc bardziej słuszna. I jakby według mnie kolejność oczekuję, że to jest urząd gminy zamierza wykonać w naszym imieniu. I powstrzymałabym się od takich twardych osądów, jakoby nie było. Dziękuję bardzo.
Słychać? Tak. Proszę Państwa, ja odnośnie tego, że jestem przygotowany, bo to, co mówi Pani Przewodnicząca, na pewno o spotkaniu odnośnie utwardzania ulic było również. Jeszcze raz mówię i wiem, że Pan Jaśko w pewnym momencie nie uczestniczył w tym spotkaniu. Ale oficjalnie poradził zatem, że będziemy w kolejności wykonywać Pomnicką, ulicę Poeta, Trąbanie ulicy i trzecią ulicą w tym spotkaniu była wyznaczona ulica. A tutaj kancelarz olej panią Krystynę, gdzie nie ma ujętych dwóch ulic, które były rozmawiane, bo pojawia się ulica, że Wiochów, na tym ulicach dostaje informację, że Sobieskiego, to tam panowie burmistrzowie podeszli, zły jak na ulicę Sobieskiego, mają, gdzie wykonujemy jakieś ulice. I jeżeli, bo mamy tutaj radę pana Parzyńskiego, panią Węgrzy, panią Wipułę, pana Lewcza, tu jestem ja, pomijam pana premiera, bo pan Daniel w pewnym momencie. Proszę powiedzieć, dobrze, dziękuję. Wracamy do pana Zygmunta. Dobrze, to miałem kontaktować się z dyrektorem OPN-u, bo ja wiem, że raz pan mi powie także, że bo mostek i tak dalej. Pominie mostek. Terenem, który znajduje się w naszym lesie. Teren uporządkować. Mam tu nawet straż, na którym są pochowani mieszkańcy. Myślę, że też musi jakiś narodzić cały szacunek, aby właśnie te miejsce ich po prostu jakoś odnowić, zadbać. Ja miałbym taką propozycję, bo działy kultura nie zostały się. Może by te prace ruszyli z miejsca, jeżeli chodzi o drogę drewnianą. Odpowiada, proszę, wyznaczony już jest ten geodeta, który będzie wyznaczał tę drogę? Co? Było zapytanie portowe. Geodety na wyznaczenie tej drogi do drogi drewnianej. Tam jest droga na długim fragmencie całkowicie zaorana. Otworzyć. To jest już ten pierwszy krok do tego, co pan mówi. Natomiast jakby zadbanie o środki, jakieś działania podjąć, no to po ten temat pojawia się po raz pierwszy, panie Zygmuncie. Nie może pan mieć do mnie pretensji o to, że nie zrobiłem czegoś, o czym nie miałem pojęcia, że pan chciałby, żeby zostało. Mówił pan oczywiście na komisjach, że dobrze by było, żeby rzeczy, które są już wykonane, czyli odnawiali i utrzymywali w jakimś standardzie. Jestem za tym jak najbardziej i to jest ten pierwszy etap, który możemy zrobić, żeby przybyć te miejsca pochówku jak najbardziej. Natomiast propozycja, żeby kwoty z budżetu pada po raz pierwszy, panie Zygmuncie. Po raz pierwszy, ale pada. No tak, ale proszę nie mieć do mnie pretensji, że nie zająłem się cmentarzem. Miałem się zajmować drogami, kanalizacją, mnóstwem innych rzeczy. Na te miejsca pochówku pada po raz pierwszy. Także może wrócimy do tej komisji rolnictwa i jak najbardziej jestem otwarty na rozmowę o tym, tak? Tak jak pan powiedział, są to jakieś ważne miejsca dla mieszkańców, więc. Dobrze. Następne pytanie. Czy i kiedy poziome. Znakowania poziome w mieście. Znaki poziome, więc w tym momencie nie ma tego na liście priorytetów do realizacji zadań drogowych. Następna sprawa. Pan Wojciech
Rady planu zagospodarowania przestrzennego. W sprawozdaniu, że jesteśmy na etapie szkolenia pracowników, konsultacji, do konsultacji do tego planu i będą realizowane zadania nam ulicy Skałecznej, kiedy będą robione zapewne kratki, włazy i chodnik ten nieszczęśliwy na ulicy Olbudzkiej, który się już całkowicie rozsypuje. Jest w pasie drogi wojewódzkiej, to trzeba uzgodnić z zarządem tego chodnika. To jest. Czy nie jestem w stanie panu teraz powiedzieć kiedy, dlatego że w cyklach ustalamy te zadania. Następne pytanie. Droga 794 w Prądzie. Czy rozmawiał pan? Pytam po raz temu miała miejsce padka samochodu. Tu się przyznam szczerze, nie z zarządem dróg wojewódzkich mieliśmy no taki luźny, można powiedzieć, dlatego że skupiamy się na zadaniach związanych z drogami. Ten FDS, bardzo duże zadanie i dwa remonty dróg powiatowe i Minodze. Tu też bardzo dużo czasu na... Możemy do tematu teraz wrócić, poświęcić się bardziej drogom wojewódzkim. Bo właściwie w tę stronę będziemy szli i z projektami, pewne prace porządkowe i organizacyjne przy drogach powiatowych i wojewódzkich, czyli koszenie i sprzątanie. Ponieważ on się zaangażował w ten projekt. Mamy tutaj pewien pomysł na tę skarpę. Omawialiśmy, to może oddam już teraz mówić. To znaczy tak, dwie po pierwsze faktycznie skarpa jest w granicy. Takim naszym pomysłem było to, żeby nie zostawić jej w stanie jak jest teraz, ponieważ to koszenie jest tam bardzo trudne, ona jest dosyć stroma, więc i zakupimy aranżację, tak, i zakupimy to projektantów, można tam do skały, wyjeżdżamy do skały, jest dosyć fajnie, było to reprezentowało w jakimś stopniu naszym, więc zlecimy aranżacji. Natomiast no, problem jest tam jeszcze z ogrodzeniem, dlatego że właściciel, który tam u góry ma swoją nieruchomość działki gminnej, ponieważ jest mocno i dosyć leciwe, no więc to musimy powiązać. Jeszcze nic mi o tym, na ten temat jeszcze nie wiadomo. Prawdą jest, że kasa w urzędzie została otwarta od czerwca. Informowałem o tym otwarty targ, kiedy będzie otwarty urząd i również podałem panie Zygmuncie tam informację, że od czerwca będzie otwarta kasa w urzędzie. Będzie ostatnio usłyszałem, że będą straże. No już tych rzeczy, co miałem zlikwidować, gdybym więc jak zacznę to wszystko likwidować, co ludzie mówią, to nie zostanie to. Uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja została złożona do starostwa. Mają jakby uzupełnić, mogli o tym rozmawiać. Na pewno państwa poinformuję o tym fakcie. Jest tam odstępna komisji komunalnej kamienia na drogi w mieście. Jak wspominałam, planowałam, żeby to było w tym przyszłym tygodniu, który będzie w pierwszym czerwcu. Pan Robert Błachno. Proszę bardzo. Przedstawiam swoje sprawozdanie, więc mam kilka pytań do tego sprawozdania. Jak zwykle, myślę, że nie będzie to jakiś odpowiedzi. Cały czas takie są. No, niech będzie.
one były takie, które nie zadowolone. A to nie, już nie wiem. Będę się bardzo starał, panie Robercie. Zrobię co w mojej mocy. Pytałem na to, czy nie jest to jakąś tajemnicą. Ja nie potrzebuję nazwiska, natomiast może jest to jakaś firma. Jak się nazywa? Halo? Miesiąc temu. Ale panie Robercie, trzymam w pamięci. To nie jest żaden tajemnica. Sprawa to jest, w sprawozdaniu powiedział, że to jest projekt, fajnie. Mam tylko takie pytanie, tu 80, 270 ostatnio to 50 na 1000. Pytanie dlatego, że tam jest, są trzy zadania i w każdym panie Robercie, one są różne. Procent udziału jest taki sam, tylko kwoty są różne. Musiałbym panu odpowiedzieć, zerkając w te dane mieszkańców. No, gdybym wiedział, że panu to interesuje, to bym to sprawdził, tak? Nie pamiętam teraz tych procentów. Było naprawdę Biuro Strategii i Rozwoju, to jest adresat tego pytania. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, mogę pana nowego na odwrę. Chciałem się dowiedzieć, czy dalejemy koszty procentowe 50 na 50 tego zadania. Drugie zadanie kosztuje 600 tysięcy nas, 300 ministerstw. Nie wiemy, ile będzie kosztowało, bo jest na razie jest złożona aplikacja. Zabezpieczone w budżecie. No tyle jest zabezpieczone, oczywiście tak. Natomiast ile będzie kosztowało zadanie, to nie wiemy. To wszystko będzie wynikało z przetargu, które będziemy realizować. Tak. Panie burmistrzu, mam jeszcze jedno, może też miałem odpowiedź. Teraz wszyscy pana burmistrza o remontery. Postępowanie według mnie pana piątego lata temu przewodniczącej Komisji Komunalnej. Niekoniecznie jesteśmy tam przy wykonywaniu tych całych wystarczy pracownikiem merytorycznym. Dzień, dwa dni wcześniej przyjechać i zaznaczyć skleje na drogach po prostu. Tak było to tam, uważam, że było to robione dosyć. Natomiast to ważne, że nie zaskoczył, Tak jest, panie Robercie. Do spraw drogownictwa umówił się na wizję u siebie, żeby te drogi wyremontować. Więc możecie się państwo dokładnie tak samo umówić, tutaj ta sama zasada. Jeśli państwo nie chcecie uczestniczyć przy każdym remoncie dziury, no chyba jest to zrozumiałe, że każdy ma swoje, po prostu państwo się z tym pracownikiem umówić, przekazać mu swoje uwagi, ewentualnie być z nim na łączach telefonicznych, tak, gdyby była taka potrzeba w trakcie tych remontów. Jeszcze, żeby słabo. Ale mówię, bo już jestem najbliżej, jak mogę. O, super teraz. Kurczę, no strasznie pana przerywało. Możesz raz. Nie, możemy zakupić, nie ma sprawy. Możemy zakupić. Tak, no istotna sprawa została. Ja proszę o to, co rozmawialiśmy, żeby pan przekazał technikę Olika tą siłownię. Będziemy rozmawiać oczywiście na spokojnie. Tak jak rozmawialiśmy się, spotkamy się. Bo powinien być otwarty. Ale byłem na przykład, gdy przedszkole przyszło na pracę, dzieciaki nie zostały wpuszczone. To jest przeznaczone tylko dla... Weźmy u mnie w gabinecie, jak najbardziej możemy tę sprawę dopracować i spotkajmy się i załatwmy to. Prowadzi pan mówi za prawie 6 lat na stoisku z kamerą. Wiem, że nie jedno z osób, natomiast współpraca z nim była dla mnie przyjemnością. Chociaż na to... Chciałem powiedzieć, jak jest tekle, to musiałem przyczynić.
zgłosi. Ja nie dziękuję. A teraz mam takie kilka pytań. Pierwsze pytanie, to mówiłem, że kiedyś w efektywności gdzieś przygotowaną karteczkę, to się delikatnie pomyliłem. A to powiem tak. Dlaczego na samym miejscu albo pani przewodniczący tak będzie łatwiej? Pana burmistrza na razie spokojnie stawimy. Dlatego zastanawiam się na tym punktu, czy ma do naszej sesji poprzedniej. Ja już państwu powiem. Wiecie, że na koniec pozostał ten neuralgiczny dnia radnego mediami. Było to nie zrobione tam ze sprawą, że dzisiaj reakcja dla wszystkich nie było. Natomiast ja 3 minuty po sesji dostałem SMS-a, którego za chwilę państwu. Po zakończeniu rady dostaję SMS-a. Pisałem, że to jest korespondencja wewnętrzna. Wskazuje na to, że osoba, która pisała te maile, była uczestnikiem sesji, ewentualnie została telefonicznie poinformowana przez kogoś. Dlatego dalej już czytamy. Panie Robercie, Panie Robercie, masz tajemny jakiś spisek, tak? Że ktoś tutaj był wśród państwa. Proszę mi dokończyć. W pokoju są widoczni u państwa na ramię, to raz. A nie może pan zabronić nikomu kontaktowania się z mieszkańcami, tak? Więc to wie pan, myślę, że taka dyskusja odbywać tutaj na sesji tak naprawdę. Dlaczego mają burmistrz? Znaczy w tym sensie, że no wie pan, żeby nie pojawiały się takie zarzuty, tak? Że tutaj coś nie ma intencji w tym, żeby tak się działo. Ostatni punkt, nie czuję tutaj żadnego rozwinięcia, bo tak jak powiedziałem, nie ma ludzi idealnych. Ale pana, o którym czytaliśmy na ostatniej sesji, informację, że jestem skończony. Burmistrz pozwala na to, żeby mieszkańcy takie maile pisali. No tak pan stwierdził, ja dopiero oglądając później sobie cenzurować i nie mam też wpływu na to, co kto pisze, tak? Mieszkańców gminy jest ponad 10 tysięcy takich, którzy by mogli napisać maili, więc sam pan rozumie, że to chyba nie o to chodzi, żebyśmy... Kto chce, niech się skontaktuje z kim chce. Mnie w to nie łączyć wewnętrzną komunikację. Pan bardzo prosił, o to bym apelował. Ale teraz ja? Proszę. Tak? No więc panie burmistrzu. Dostaję maili około setnych miejsc i nie ma wpływu na to. Także bardzo proszę włączać w tę wymianę między panami, która jest, to jest wasza wewnętrzna korespondencja, nie łączyć. Informacji dostałem ją w kopii. Proszę mnie naprawdę wyłączyć z tej dyskusji, z tej... To jest jakaś między panami wymiana zdań. Mogę powiedzieć, bo przewodniczący rady powinien na takiego maila zareagować. Pan zareagował bardzo elegancko na sesji nie online. Panie burmistrzu, właśnie przed chwilą sobie przygotowałem w formie postu pomoc w spłacie zobowiązań z tytułu podatku. Nie wiem, czy się troszeczkę więcej ludzi zgłosiło, bo to co? W oparciu o co my będziemy pomagać tym przedsiębiorcom? Umarzać zaległości podatników, już są od wielu lat, one funkcjonują w ustawie o finansach publicznych, o także to są ustawy, które to regulują. W tarczach weszły przejściowe, takie chwilowe, związane z dodatkowymi, to
są inne całkiem przypadki. Rozmawialiśmy fal elektromagnetycznych, które są stawiane w gminie. Tak. Powiem szczerze, że zdarzają się przypadki, chociaż tak jak pan gmina jakiegoś większego wpływu na to nie ma, ale w naszym gminie włodarze powiatu, włodarze potrafią skutecznie blokować takie mamy. W orędzie laskowskiej. Planowana jest środkowica. Planowana dotyka w tym temacie gminy. Panie Robercie, w Porębie Laskowskiej mieszkańcy protestowali, byli tutaj i sprawa stanęła na tym, że tak naprawdę nie mamy możliwości. W Szczotrkowicach protestowali. Możecie Państwo wejść na stronę facebookową Nasze Szczotrkowice, gdzie były kilkakrotnie umieszczane informacje, że będzie budowany. Zobaczcie, jakie są mieszkania. Masz nasze budowy tego masztu. Natomiast powiedział Pan o skalę. Absolutnie nie ma żadnych informacji, żeby masz telefonii komórkowej. Ja coś słyszałem o ulicy Słownickiej. Panie Robercie, Panie Robercie, proszę mi dać pozwolić skończyć. Słomicka 102, masz nie telefonii komórkowej, a masz kratowy Tauronu do zawieszenia ich infrastruktury na maszcie tym energetycznym, tak? Inna konstrukcja. Pojawia w internecie, ktoś nie doczyta, ktoś nie zrozumie połowicznie i robił się z tego głuchy telefon, tak? Tauronu na. Ja potrzebuję tutaj masz, ma prawo go postawić gmina, nic nie może zrobić. Panie Robercie, inwestor musiałby się zwrócić do urzędu o wydanie warunków zabudowy i wtedy byśmy o takie z bardzo inteligentnych ludzi wybierają takie miejsca, gdzie mają możliwość struktury, prowadzą, przygotowują dokumentację, zgłaszają. Gdzie będzie mała liczba sąsiadów, tak, żeby był mały krąg osób. Tak zresztą było w Porębie Laskowskiej, gdzie był krąg osób do poinformowania, licząc na to, że nie będzie protestów. Pozwolenie na budowę się uprawomocnia i wtedy już jest, mówiąc bardzo prosto, musztarda po obiedzie, tak? Są procedury, które się trzymać my tylko i wyłącznie w granicach prawa. Jeszcze przypomnę, że są specustawy, które teraz wchodzą w życie, gdzie tutaj, no to jest ten problem, że my jako administracja samorządowa mamy niewielki wpływ, gdzie taka infrastruktura będzie powstała. Właśnie proces społeczny, wkłada jakaś... W trakcie całego procesu zostanie poinformowana skutecznie albo gdzieś zostanie było popełnione, no może tak, także się zdarzają. Natomiast kiedy jest już wtedy jako samorząd czy jako mieszkańcy nie mamy, bo no, też musimy się co stanowią przepisy, jakie mamy. To pytanie, które mu ciepło, akurat wszystkie tylko znalazły. Razem pan radca prawny, mam nadzieję, że mnie jeszcze chwileczkę to. Czy ma pan głos? No jest to prowadzone przez pana doktorowi. Jeszcze jedna sprawa. To znaczy, jeżeli chodzi o sprawę skargi kasacyjnej, to już te kwestie dostępu do akt. To ja odpowiem. Wziąć do ręki odpowiedzieć. Więc... Może ja odpowiem z Piotra. Jedna sprawa jest zakończona. Dobrze, ale
efekt pozytywny. Pozytywny, tak. Pozytywny dla gminy. Tak? Oczywiście. Bo... Tak czy nie? No bo nie. No, no i jeszcze na koniec mam taką prośbę, a właściwie uśmieszek, tak, spotkać razem na bezpośrednim kontakcie, żeby nie było tyle utrudnień, troszeczkę nerwów. Bardzo. Oczywiście też na to liczę. Tutaj następnego pana Wiesława Osińskiego. Sekundka, bo pani aby coś odnośnie pana Roberta? Sekundka, pani Marzeno, sekundka. Coś nie tak jest, proszę mówić. Chcę wrócić do osób w poszczególnych miejscowościach i do umawiania się z pracownikiem Urzędu Gminy. To Sylwia i pan Sołtys, jesteśmy też umówieni w poniedziałek na przyjazd do Polski, tak? Nie ma problemu z jakimś ustalaniem terminu. Dobrze. Bardzo proszę. A jeszcze pani był też to, to przepraszam, bo rozumiem, że przepraszam na chwilkę, bo jeszcze chyba chciał. Ja mam głos? Tak, tak, tak. Z całym szacunkiem dla pana Roberta, bo to mi się spodobało stwierdzenie, że radni jest po to, że tam, gdzie decydują robić drogę, czy nakładkę, czy tego, tam powinno się decydować o podziale środków. Nie będą jakie robione drogi na terenie na mojego okręgu, czy południa gminy Skała, 8 Maczycami, albo jak to woli, Smarzowica na Kminie. Odpisaliście do Rady Słowackiej, że to są Szczotkowice. Smarzowice, tak, tam chyba była pomyłka w tym. Dobrze, ale to wszyscy to wiedzą. Tak. No to taka pomyłka. Smarzowice chodzi. Tu... Tak. 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 Problem. Jedną drogę jak drewnianą, tak drugą typową drogę. I to rozmawiałem też z panią geodetą. I mogą być zmiany w obręgu, ale żeby obręgnie w Smarzowice, bo tak to była zmiana obrębu, zmiana gran, bo rozmawiałem z panią projektanci czy geodeci z drogą jaka a nie półtora kilometrowe. Była właśnie mowa o tym, że jest problem tutaj natury prawnej z tymi obrębami. To jest do więcej czasu. Dobrze, teraz przechodzimy do pana danej i ciągle go zrzucamy, więc teraz... Spraw staram się załatwiać od razu, nie czekając na... Krótkie, mam pytanie odnośnie... opóźnienia, został dodatkowy termin na to, żeby kończyć. I moje pytanie, bo się tym zarodkom nie wiadomo, jest coś powiedziane, że jest nieaktualny. I to pytanie, które chciałbym zadać do zrobienia kanalizacji. Bardzo proszę jeszcze powtórzyć w końcówkę. Ta firma, która prowadzi... Chodzi o kanalizację przy Bysławicach i Rzeplinie, tak? Tak, oto uzgodnienia. Mieliśmy w ubiegłym tygodniu spotkanie, przywieźli dokumentację, którą... brakuje im tam części, rozmawiałem z pracownicą, czy mamy jakieś nowe materiały od nich w tej sprawie. Natomiast prace się jakoś tam posuwają w końcu po długim mapy, te zgody, które zostały jeszcze do zebrania. Jak pan chce, to w przyszłym tygodniu odpowiem. To słyszają. Podałem mi telefon, powiedziano mi, że ten telefon jest nieaktualny. Ale to sobie uzgodnienie płynie. Dobrze. Jasne. Dobrze. Dziękuję. Następna osoba. Kto nam się tutaj włącza? Nie, to sprzęgało z jego mikrofonu. A, dobra. Pani Aleksandra Mikło. Nie, ja się nie zgłaszałam w tym momencie. Okay. A to by było, że adwocem to było, ja zaznaczyłem. Pan Parzelski Wojciech. Pan Robert, rozumiem, że adwocem też do wypowiedzi. Dobrze, teraz kto? Pan Parzelski Wojciech.
miały negatywne. Niestety jestem rozbawiony i zaskoczony tą wypowiedzią, ponieważ po pierwsze spotkanie w formie nie bezpośredniej ze względu na panujące warunki się odbyło. Zresztą twierdzi spotkaniu również nieformalnym. Ustalaliśmy różne rzeczy, ustalaliśmy, które powinny też się nie zgodzić oczywiście, nieformalną listę priorytetową. Nikt nie stwierdzi, że jest ważniejsze od drugiego. Ja pytanie radna Krystyna Pętek podjedzie, zobaczy, oceni, ty nie może będzie, jak jest tam taki na wierzchu. Były przeprowadzone prace zrywki na wierzchni asfaltowej i będzie mogła ona być przeznaczona praktyka. Chciałbym stwierdzić, że takie sytuacje mogą być potraktowane w terenie. Jest to prawdziwa i rzetelna podbudowa, nie tylko potem być przeznaczone na inne dobre miejsce. Dlatego lista była długa. To jest ważniejsze, co jest nieważne, jest to, co mówi ja podpisałem to i owo. I nie może na tym spotkanie zrobione. Ja drugie będę wolniej. Nikt również nie zaprzeczył, a pan przewodniczący. Nie będziemy, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Ustalaliśmy pewne rzeczy, które są do zrobienia w obrębie skała wieś, skała miasto, tworzyliśmy. A potem również tego, co gdzie na tworząc listę wszystkich próśb i rzeczy, które są do wykonania w gminie skała, jak wszyscy doskonale wiemy. Nie mamy na tyle środków. Straszny zabieg, radna Mikuła kuruje mi, za co bardzo dziękuję. Lat temu była remontowana i myślę, że to też jest istotne. I tyle z mojej strony. Dobrze, pan Robert będzie chciał coś dopowiedzieć. Pan Robert Błachno. Dzisiaj na temat wyglądało to akurat nasze spotkanie wybrane. I w tym momencie w ogóle mogę o ulicach stopnie, że można na tym pozwolić na rękach do tej. Proszę sobie, ja mam nagrane. Natomiast takie inne ciało odnośnie w szkole podstawowej numer 1. Z innym zresztą, tak jak mówię, poniosę wszystkie odpowiedzialności, mogą mi nawet, nie będę radny, bo takie słuchy do pana marszałka. Położyciela i będę tym administratorem dalej. Na pewno taka sytuacja nieodwracalna już po 30 osobom, 29 osobom. Rozumiem, że rozmawiał pan z rodzicami. Rozumiem, że z rodzicami. Rozumiem, że pan powiedział, że ta sytuacja. Ale to proszę. Rozumiem, że powiedział pan, ta sytuacja związana z reorganizacją arkuszy organizacyjnych szkół wynika z tego, że również pan i reszta radnych powinien dokonać jak największych oszczędności w arkuszach organizacyjnych. Rozumiem, że pan to powiedział, że pan po prostu też był za tym, za tymi oszczędnościami. Proszę sobie przypomnieć. Czy pan się wstrzymał, tak? Pan się wstrzymał? Okej. Okay. Dobrze. Były jak największe oszczędności w arkuszach. Dobrze, no to podjąłem te działania, tak? Podjąłem te działania we wszystkich szkołach i łączenia klas. Były także w innych szkołach, tak pomieszczenia. Natomiast tutaj w tej szkole mi się klasa 23-osobowa w szkole podstawowej numer 1, ponieważ tam mamy w tym momencie, będziemy mieć od września, przepraszam, trzy klasy 15-osobowe, jedna klasa 15-osobowa w szkole podstawowej numer 1. Jeszcze w szkole podstawowej numer 1 jest 7 uczniów z okresu numer 2. W związku z tym połączenie 7 powinno trafić do szkoły podstawowej numer 2, tak jak wynika to
danej szkoły. I taki był mój cel. Tak? To komunikowałem pani dyrektor, to komunikowałem również mieszkańcom czy rodzicom. Bardzo kulturalnym, grzecznym i naprawdę wskazywał mi salę. Te klasy są w stanie. Oczywiście trzeba by było dokupić odpowiednie ławki. Moim celem stworzenie klasy 30-osobowej, tylko tak jak powiedziałem, 23-osobowej. Z rejonizacją, tak jak to. Że pewnie jak nasi. Było w tym, bo wie pan, jak to się skończy, prawdopodobnie. Zwalę temat, widzę, że nikogo tutaj ten temat nie podoba. I jeszcze na koniec ostatnia prośba. Panie burmistrzu, z racji tego, że to dzisiejsze nagranie na chciałem zgłosić taką sytuację, że idące gminy jest bardzo słabą naszą sesję i życi także. No wiecie państwo, że problemy te. Nawet fakt, że sesja rozpoczęła się z dużym opóźnieniem. Tak, próbowaliśmy się zgrać i tylko i wyłącznie nagranie w lepszej jakości pojawi się na pewno. Tutaj chcieliśmy dochować tych pytania nad wnioskiem. Co jeszcze? Dobrze. Kto był pierwszy? Ja tylko dwa słowa uzupełnienia z góry, przepraszam, bo mam 1% na tablecie, mimo że jest to włączone i będę tu cały czas. Na tym spotkaniu odnośnie czkarskich dróg od pewnego momentu nie odwróciłem. No, mówiłem wcześniej, że tak to co jakby nas bezpośrednio dotyczyło, to zdążyłem na tym spotkaniu poruszyć. Przede wszystkim na podgóry, która wymaga troszeczkę innego podejścia, w związku z skomplikowanym stanem prawnym, zadeklarowałem się, że niestety troszeczkę mi przykro słyszeć, że ja sobie potem obejrzałem to nagranie, żeby być na bieżąco z ustaleniami. Troszeczkę mi przykro słyszeć, że pojawiają. No i jeszcze nie wszystkie góry zapytań się pojawiły. No ale to sobie zostawiam jak wygłoszenie każdego indywidualnie, czy to jak wygląda. No to tyle, bo tutaj już mi na zero poszło. Okay, dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze pan Zygmunt. Proszę bardzo. Ale proszę, to już będzie ostatni głos, bo to już kolejka nam się robi po raz trzeci. Przesłyszenie się wtrąciło. Dobrze, żadnego przesłyszenia, tak jak jestem za tym dwoma rękami komisji. Szanowni Państwo, tak, ja sobie tutaj dodatkową rubrykę zrobię. Dobrze. Jestem za. Jest za.
Pan Domagalski Marek. Pan Ibek Jan. Pani Kaczmarzyk Katarzyna. Pan Kasperczyk Krzysztof. Jestem za. Pan Tomasz Litewka. Mimo wszystkich komisarzy łączających. Za o wszystkich mówimy. Nie, no tak pan wtedy szło. Nie, było o tym mowy na komisji. Bo jest to komisja kontrolna, panie przewodniczący. No. Proszę wrócić jeszcze raz do pana Ibka. Pismem skierowanym do pana nie pisze o komisji rewizyjnej, ale wniosek ustny był. I taki był mój wniosek ustny. No co, no zaraz jeszcze zasięgniemy opinii prawnej. To jest jakby jawna. Też jest jawna, więc no to jak wszystkie, to wszystkie. Swoją komisję jest uregulowana w przepisach ustawy w stosunkowo wąskim zakresie oraz w przepisach statutu. Czyli w statucie gminy. Niedawno zresztą w nowym brzmieniu. Statut nie przewiduje takiej sytuacji, że przebieg komisji jest utrwalany poprzez dźwięku i albo ewentualnie dźwięku i obrazu. Pomysł wprowadzić w życie, to należałoby dokonać zmiany statutu. To komisji. Pytanie, czy to jest potrzebne, ale to nie jest moja rola, żeby to oceniać. To powinno się odbyć poprzez nowelizację, to, że rzeczywiście komisje będą nagrywane, bo z kolei, jeżeli będziemy mieli taką strategię, że nie dopuszcza nagrywania, żeby jednak nagrywanie było, no to powstanie pytanie, czy działać według uchwały, która jest dezyderatem, czy działać według... Oni będą za tym, żeby te komisje filmować, to będziemy musieli rozpocząć pracę nad tym, żeby zmienić zapisy w statucie. Powiedział, nie ma być taką wytyczną, co z tym wnioskiem zrobimy, jak będziemy dalej postępować. Natomiast tutaj jest kwestia, konkretnie chodzi o komisję, że decydujemy się na filmowanie i robimy zmianę w statucie, to komisja rewizyjna też może być filmowana. Treści czy takich fragmentów jej przebiegu, których analizowane są wszystkie kwestie objęte jakimś tajemnym. Ewentualnie przewodniczący może. Bo każda komisja, nie tylko komisja rewizyjna, może być w kontakt z dokładnie tajemnicę skarbową, tak? Teoretycznie. I takie dane po prostu przewodniczący danej komisji będzie musiał utajnić. Tak. No na pewno nie będzie można nagrywać. Po prostu. Jasne. Czyli zasada wobec wszystkich komisji. Nagrywanie i upublicznianie. Ale w jakimś okresie... No to po prostu chodzi o samą formę, tak? Chodzi o samą formę, czy idziemy w tym kierunku
przygotowywać szczegóły, czy nie? Pytam, czy kompletnie nie jesteśmy przygotowani do tego typu działań. Bo nie wiemy, co my z tym mamy udostępnić. Wyszła w szkole, dane jest prawdziwe. Są wszędzie. I ktoś do wyłapywania danych wrażliwych. Czy ktoś się na tym zastanowi? No, dlatego no tak, czy... nie ma być... Jest pan przeciw. No, zastanowimy się. Mhm. Dobrze głos. Dobrze, panie Owsiński, proszę o potwierdzenie, tak? Pan Parzelski Wojciech. Krystyna. Ja jestem przecież z tych samych powodów, o których mówił Rada Owsiński. Cieszę się, że na komisjach są omawiane te kwestie, kiedy na przykład decydujemy o przyznaniu mieszkań komunalnych osobom w tej sytuacji i MOPS przedstawia nam informacje o tym, ale nie życzyłyby sobie, aby takie informacje były następnie wyjaśniane. Jestem przeciw. Bardzo. Ja myślę podobnie. Krzysztof. Pani Marzanna Tomczyk. To znaczy, proszę Państwa, tak jak większość się wypowiadała, uważam, że nic nie ma znaczenia. Polityka budżetów, a komunalna jest pochodząc. Rzeczy o miast takich, które nie powinny być uwzględniane ze względu na RODO i z tego powodu wydaje mi się, że mogą być czasami. Uważam, że karty, kto są otwarte i może poruszyć różne tematy. Dlatego też jestem przeciwna na prywatnie komisji. Dziękuję. Pan Arkadiusz Wardenga. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja też jako przewodniczący Komisji Rolnej serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji protokołu i wszystkie różne rodzaje tematy poruszane pod listą do oglądu, więc myślimy dalej, że tutaj nagrywanie za komisji, czy to rolne, czy to innych, no w tym przypadku jest nieuzasadnione i jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, jako Przewodniczący Rady pozwolę sobie też również w imieniu nas wszystkich podziękować za krótka informacja. W najbliższych, no z początkiem przyszłego tygodnia otrzymacie Państwo ode mnie informacje odnośnie szkolenia z programu e-sesja, który będzie na nasze sesje. Takie szkolenie się odbędzie w dwóch grupach, żeby było po prostu lepiej. Po prostu podzielimy się, myślę, że od pierwszego radnego do pana Kasperczyka, od pana Roberta do pana Kasperczyka włącznie, będzie to pierwsza grupa i druga grupa od pana Litewki do pana Wardęgi. Tak, powiedziałem, poznacie Państwo z początkiem przyszłego tygodnia takiego szkolenia. Przewidywany czas tego szkolenia to jest około 1,5 godziny. No, dokładniejsze informacje, tak mówię, początek tygodnia. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję. Zamykam sesję rady. Koło ostatnie. Już mnie nie ma. Mogę? Proszę bardzo. Chcę przypomnieć, że sesji upubliczniania. Wcześniej tego nie było, a też były wrażliwe dane i były osoby, które nagrywały. Panie Tomaszu, czuję się, proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy były dane wrażliwe, to były, też obowiązuje to anonimowe, na sesji wrażliwe nie były odczytywane. I teraz też Państwo w uchwałach macie